Moi kochani, dziś ważny dzień drugiej audycji z cyklu Prawo Życia. Dziś moim gościem będzie ojciec Jacek Maria Norkowski, doktor nauk medycznych, absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu. Po ukończeniu Akademii Medycznej w 1982 roku Wstąpił do zakonu Dominikanów. Kolejne studia filozoficzne i teologiczne odbył w Krakowie, gdzie w 1989 roku otrzymał święcenia kapłańskie. W 1990 roku na Papieskiej Akademii Teologicznej uzyskał tytuł magistra filozofii za pracę na temat teorii powstawania i rozwoju świadomości człowieka. W latach 1991-92 odbył staż w Centrum Bioetycznym Papieża Jana 23 w Bostonie. Tutaj zainteresował się problemem kryteriów śmierci człowieka koniecznych do podejmowania decyzji dotyczących chorych w stanach terminalnych oraz dawców organów do przeszczepów. Zaowocowało to dalszymi studiami, tym razem podjętymi w Rzymie i zakończonymi w 2003 roku na Uniwersytecie Angelikum, gdzie obronił licencjat poświęcony tematowi tzw. Mózgowych kryteriów śmierci człowieka. W 2009 roku Jacek Norkowski obronił na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Kolegium Medicum imienia Ludwika Rydygiera pracę doktorską o tytule Śpiączka pourazowa, stan wegetatywny oraz śmierć mózgowa w świetle wybranego piśmiennictwa. Ewolucja poglądów medycznych i jej etyczne implikacje. Prace napisał pod kierunkiem profesora doktora habilitowanego Jana Talara. W kręgu zainteresowań ojca Jacka znajdują się również inne tematy z pogranicza medycyny, etyki i filozofii coraz ważniejsze dla całego społeczeństwa. Promotor pracy doktorskiej Ojca Norkowskiego, profesor Jan Talar, jeden z najwybitniejszych autorytetów medycyny światowej w kwestii śpiączki mózgowej, napisał o moim dzisiejszym gościu. Jestem profesorem medycyny, specjalistą neurofizjoterapii. Stworzyłem w Akademii Medycznej w Bydgoszczy klinikę rehabilitacji, w której wybudzałem chorych. W stanach krytycznych śpiączki mózgowej przez ponad 40 lat wybudziłem około 1000 pacjentów. Mam więc prawdziwą wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. Wypromowałem ponad 20 doktorów medycyny oraz kilku doktorów habilitowanych. Wśród tej grupy naukowców był ojciec Jacek Norkowski, który uzyskał w Kolegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika tytuł doktora nauk medycznych. Rozprawa doktorska uzyskała pozytywne recenzje dwóch wybitnych profesorów, Adama Stępnia i Wojciecha Gaszyńskiego, oraz moją recenzję, i została bardzo wysoko oceniona. W ten sposób. Ojciec Jacek Norkowski stał się autorytetem w problematyce śpiączki mózgowej u chorych. Na podstawie kilku tysięcy artykułów w czasopismach medycznych obcojęzycznych przedstawił ukrywaną przed społeczeństwem prawdę o chorych w śpiączce mózgowej, kwalifikowanych do tak zwanej śmierci mózgowej. Wskazał także na podstawie dostępnego piśmiennictwa możliwości skutecznego leczenia chorych, dotychczas uznawanych za będących w śmierci mózgowej. Jest to jego wielki wkład do medycyny, która w tym zakresie błądzi w oparach zakłamanej rzeczywistości. Moi drodzy, ten cytat. To fragment wstępu do wspaniałej książki doktora nauk medycznych, Dominikanina Jacka Marii Norkowskiego, która jest od dziś w bardzo śladowym, niestety nakładzie dostępna w strefie darczyńców kliniki kwantowej. Wszyscy, którzy nie zdołają się załapać na te nieliczne egzemplarze, będą mogli zakupić swój egzemplarz przed sprzedażą. Będzie dodruk wedle potrzeb, więc śmiało kupujcie. Aktualny nakład został bowiem bardzo szybko wyczerpany. Myślę, że dlatego, że to książka fenomenalna. Zawiera wszystko, co potrzebne do trudnej podróży każdego świadomego bytu, który decyduje się opuścić systemową bańkę iluzji i spraw, które lepiej nie wnikać, bo trzeba by się nimi zająć. Ta książka wyrywa z butów, że się tak kolokwialnie wyrażę. Kiedy ją przeczytasz, nic już nie będzie takie samo. Twój świat się zmieni, a ty sam opuścisz krainę słabizny i hipokryzji. Ta książka uwalnia, przynosi ulgę za sprawą jasnych definicji i usystematyzowania bardzo trudnych kwestii. Książka Jacka Norkowskiego jest także istnym świadectwem swoistego rodzaju satanistycznego rytuału, masowej zbrodni, tej faktycznej, prawdziwej, dotyczącej utraty życia wielu niewinnych ludzi, ale i tej drugiej, związanej z hipokryzją i zaniechaniem. W myśl jej zawartości, obrona tezy, o istnieniu paradygmatu śmierci pnia mózgu jako wyznacznika faktycznej śmierci człowieka jest niemożliwa. Zacytuję kilka słów z książki ojca Norkowskiego. W rzeczywistości śmierć organizmu dawcy jako biologicznej całości nie występuje. Podczas stawiania diagnozy śmierci mózgu przez lekarzy. Chyba, że badanie bezdechu okaże się wyjątkowo szkodliwe dla pacjenta. Dawca umiera podczas pobierania narządów do przeszczepu na stole operacyjnym, które to działanie jest powodem śmierci dawcy. Nie widzimy więc zdysocjowanego zjawiska umierania. O którym mówi się w polskich dokumentach na temat stwierdzenia śmierci mózgowej, lecz aktywne działanie personelu, które kończy się śmiercią dawcy. Koniec cytatu. Ta książka jest i straszna, i piękna. Jest napisana sercem. I bardzo przystępnym, jasnym językiem. Jest bezkompromisowa i pozbawiona tolerancji dla zgubnego relatywizmu. Pokazuje bezmiar zła, który wydarzył się na planecie Ziemia kosmicznego zła, które odczłowieczyło nas wszystkich i spowodowało, że zmieniła się nasza zbiorowa percepcja. Także pokazuje, że my, ludzie, Uwięźliśmy w istnym stanie wegetatywnym, w którym zgadzamy się na domyślną zgodę na eutanazję. Książka Norkowskiego daje jednocześnie nadzieję, że krzyk autora wreszcie nas obudzi. Ojcze Jacku, jestem pod wielkim wrażeniem tego wspaniałego dowodu zbrodni, bo książka, to, mimo, że piękna, jest ostra jak gilotyna. Witam, szczęść Boże. Ja bardzo gratuluję tej pięknej książki. Ja myślę, że ona bardzo wiele ojca kosztowała. Jak to było? Hmm, tak, bo na początku, yy, będąc w Polsce, na początku zdobywałem literaturę w Ameryce, ale większość musiałem zdobywać w Polsce, musiałem polować na te artykuły. No, artykuły niektóre kosztowały Sporo pieniędzy, na których nie miałem, więc musiałem zdobywać je jakoś tak, żeby korzystać z różnych y, takich bibliotek y, uniwersyteckich, które dawały ileś tam y, na początek za darmo tych artykułów. I tak ściągałem, jak tylko mogłem no, różnymi wszelkimi sposobami, ale w końcu udało mi się, y, później, y, później byłem łatwiej już. Jak zrobiłem doktorat, to po prostu miałem dostęp do sieci uniwersyteckiej. I dalsze prace, na przykład ta książka, która już była po doktoracie napisana, to mogłem ściągać już dużo spokojniej te, te wszystkie artykuły, ponieważ jednak dyskusja dość żywo się toczyła w tamtym czasie, w no latach tak 2000 właśnie, po 2000 roku. Wtedy kilku autorów światowych, typu Alan Schumann na przykład, czy z drugiej strony taki autor jak Truk, z Harvardu, Robert Trug. Y, napisali mnóstwo artykułów i też bioetycy, choćby jak VEG, bardzo najbardziej może wpływowy w Stanach Zjednoczonych. No, mnóstwo prac powstawało wtedy i były ostre polemiki między nimi. I tutaj wielką rolę odegrały zwłaszcza artykuły y, Schumena, który kiedyś popierał te kryteria na, y, śmierci mózgowej, neurologiczne, wprowadzone po 1968 roku w całym świecie. No prawie w całym świecie. Natomiast potem kompletnie zmienił kierunek, zaczął bronić tych pacjentów, można powiedzieć, którzy żyją. I tak, będąc neurologiem, przyczynił się do wyjaśnienia tych kwestii. Ja go obficie cytuję: Ale My dzisiaj też... wszystkie wyjaśnimy, wszystkie wyjaśnimy, ale też no powiedzmy, że trudno pozostać, jak się. W, wnika w to zagadnienie, to trudno nie zmienić strony. Także ja rozumiem wszystkich, których to ojciec przytacza. Mnóstwo tu jest tych głosów. I ja myślę, że y, ten temat skłania do takiej podróży rzeczowej, do y, zapoznania się z tym, co w podskórnej tkance. Tego tak. materiału tutaj w książce jest olbrzymia ilość, i idę o zakład, że wielu z tych, których ojciec cytuje, Zmieniło swoje stanowisko w czasie konstruowania własnej narracji? Niektórzy tak, niektórzy przeszli taką ewolucję znaczną. Na początku, być może nie mając wielkiego zdania, ale z jakiegoś z własnych poglądów na ten temat w gruncie rzeczy, ale też jest wielu takich, którzy z kolei od początku. Właściwie bronili z pacjentów, tak na przykład Paul Byrne, przynajmniej od momentu, kiedy uratował pewne, pewnego noworodka, który był kwalifikowany jako już jako dawca, tak naprawdę, w ostatniej chwili go uratował, właściwie go prawie własnym ciałem musiał zasłaniać. I no i potem pokazywał zdjęcia już jako chłopczyka, a potem jako ojca rodziny tego, tego właśnie człowieka. I od tej pory ostro walczy o prawdę w sprawie kryteriów śmierci mózgowej i też oczywiście w sytuacji odnośnie do sytuacji pacjentów w stanie wegetatywnym. Oczywiście to są dwa różne stany, ale powiązane ze sobą o tyle, że, że chory w śpiączce na początku może spełniać te kryteria śmierci mózgu czy śmierci pnia mózgu, gdy nie ma odruchów pniowych i nie oddycha samodzielnie, ale potem, gdy wróci oddech. No to często bywa, że wybudzenie nie jest szybkie i wtedy jakiś czas może być w stanie wegetatywnym. W książce jest kumulacja całej wiedzy na temat tego zagadnienia, któremu ojciec poświęcił życie. No Jak to się stało, że bo sam ojciec wspomniał, że to jest temat Ojca życia. Tak sobie ojciec wybrał. Jak to się stało, że ta sprawa śmierci mózgowej tak ojca zafrapowała? Jak do tego doszło? No, najpierw właśnie to było odkrycie dyskusji w tym Paul John Center, czyli w tym centrum bioetycznym Jana XXIII, Aha. koło Bostonu, tu tam było w Braintree. Teraz to się jeszcze przenieściło w inne miejsce, ale generalnie Boston. I tam. Przeważały opinie, że jeśli chodzi o stan wegetatywny, możemy przerwać pojenie i żywienie chorego, czyli usunąć sondę pokarmową, przestać chorego podtrzymywać przy życiu przez podawanie wody i pokarmu i spowodować jego zgon po dwóch mniej więcej tygodniach. I na początku, nawet trochę właściwie w jakimś sensie mnie przegabacono. Ja szedłbym tym tokiem rozumowania, że to przecież jest ciężka choroba, że tutaj jest utrata świadomości, mówi się o zupełnej utracie świadomości, pozwalamy jakby naturze, no nie pójść drogą, która, na którą organizm już postępuje od dłuższego czasu, i wtedy nie zabijamy rzekomo chorego, prawda? Jeśli nawet wycofamy jego pojenie i karmienie, ale tylko do jakiegoś czasu, tak jakoś we mnie było. I nagle sobie uświadomiłem, że przecież to są żywi ludzie. Jakby oni sami do mnie przemówili. I, i wtedy właśnie nabrałem sceptycyzmu co do m, tego, w którą stronę te dyskusje odnośnie chorych, którzy byli w śpiączce, którzy mieli udar, y, czy w ogóle jakiś uraz mózgu y, na innym tle, jakimkolwiek, y, czy oni rzeczywiście są dobrze diagnozowani i dobrze leczeni. No i tak to się zaczęło. No i potem było coraz więcej tych świadectw. Dla mnie jako człowieka, który zajmował się w ogóle świadomością już wcześniej, bo zawsze mnie fascynowała w ogóle problem świadomości człowieka, jak my w ogóle postrzegamy świat, co my w nim postrzegamy. No problem właśnie tego, że, że świadomość człowieka nie jest identyczna z jego duszą, ale, ale od niej zależy nas z kolei. No, to jest osobny, ogromny temat. I tutaj ten problem świadomości był przywoływany, że koma utrata świadomości, nieodwracalna, całkowita, miała świadczyć o tym, że ten chory przestał być człowiekiem i można wręcz spokojnie, to, to ciało, to jest takie podejście, że właściwie bez świadomości pozostaje już tylko ciało, które nie ma statusu Nie ma statusu osoby, jeśli nawet ma status ciała człowieka to już to niekoniecznie musi być osoba, no bo jest nieświadoma, więc trudno mówić, że to jest byt osobowy. Takie właśnie tego typu rozważania, to już są rozważania filozoficzne, które były, bywały, są często wręcz stosowane wtedy, gdy się rozważa problem i stanu wegetatywnego, i śmierci pnia mózgu, czy śmierci mózgowej. No właśnie i Ponieważ mnie temat świadomości zawsze fascynował, więc choćby to spowodowało, że zacząłem się tym zajmować, i, ale nagle odkryłem, że, y, że ci chorzy w stanie wegetatywnym niekiedy po długim nawet czasie się wybudzają, a był, było przekonanie, że, że właśnie, zwłaszcza po długim czasie nie ma już żadnych szans, że to jest stan nieodwracalny. Y, okazuje się, że był odwracalny nawet w, w przypadkach chorych, którzy już długo byli w tym stanie. Chociaż to się trudnie ten, ten proces odbywa, znaczy powrotu świadomości, ale we, w pierwszych tygodniach czy miesiącach o wiele szybciej, zwłaszcza też u osób młodych, to okazuje się, że po prostu żonglowano tymi pojęciami, że, że chory jest nieświadomy, że utracił świadomość, że ją całkowicie utracił, nie mając danych rzeczywistych. Chodziło o to, żeby mieć prawo do de facto eutanazji. I to, to się zaczęło od artykułu Geneta i Plama, który był opublikowany w 1972 roku, gdzie, gdzie po raz pierwszy użyto właśnie określenia stanu wegetatywnego, i od tej pory tak, tych chorych, którzy mieli cykl snu i czuwania, ale, czyli w jakimś sensie budzili się, ale nie mogli uzyskać normalnego kontaktu, z otoczeniem, nie mówili, nie wykonywali wyraźnych celowych ruchów. Tak tych chorych nazwano. I to był jeden temat tego stanu wegetatywnego, a potem odkryłem jeszcze właśnie drugie dno, że tak naprawdę jeszcze wcześniej, zanim się wytworzy stan wegetatywny, bo stan wegetatywny jest u chorych, którzy sami oddychają i mają nawet cykl właśnie dnia i nocy, czyli pewnym się budzą się i zasypiają. Ale ten normalny kontakt z nimi jest bardzo utrudniony. Uważano, że go nie ma, potem okazało się, że jest jednak. Ale wcześniej jest po prostu ciężka śpiączka na ogół u takich pacjentów z urazem mózgu. Jeśli oni w tym czasie mają zatrzymany oddech, to znaczy, czyli występuje tak zwany bezdech, no to można u nich orzekać. Śmierć mózgu czy śmierć pnia mózgu i pobrać narządy. I stąd mamy już następny problem neurologicznych kryteriów śmierci. Osobnym jeszcze problemem jest śmierć protokół Pulcburski i problem śmierci sercowej, czyli orzekanie śmierci na podstawie ustania, krążenia. Powiedzmy. Na, na, powiemy o tym też Opowiemy. na kilkadziesiąt sekund czasami nawet. No właśnie, więc to są tego typu problemy. I dlaczego ja z tego tematu nie mogę jak gdyby zejść? No dlatego, że ten temat jest ciągle aktualny, w tym sensie, że chorzy giną w szpitalach zamiast być prawidłowo lecze, leczonymi. Nie mówi się o tym, że nawet duże obrzęki mózgu można, można wyleczyć, jeżeli, jeżeli zastosuje się hipotermię i kranie, lub kraniektomię lub jedno i drugie, a właśnie tych metod w Polsce się stosuj mało albo wcale, czyli hipotermik praktycznie wcale, a kraniektomii coraz rzadziej. Tak jakby się chciało dowieść wszystkim, że obrzęk mózgu to jest taka tajemnicza, to jest taki tajemniczy zespół chorobowy, który jest, wymyka się medycynie i potrafimy go leczyć, a tymczasem tak naprawdę można nad nim zapanować i jest on odwracalny właśnie przez pierwsze dwie doby. I gdybyśmy wdrożyli prawidłowe leczenie w specjalistycznych ośrodkach w Polsce, których powinno być, uważam, że, pra, że tyle co województw, a w dużych województwach to pewnie i po dwa, to byśmy zapanowali na całą sytuację. O wiele więcej chorych w, po wypadkach z urazem mózgu wracałoby do pełni lub częściowej sprawności, ale gdybyśmy nie znaleźli Innego sposobu pozyskiwania narządów niż od tych właśnie pacjentów, których się później deklaruje jako zmarłych, no byłoby mniej narządów. Ktoś dokonał za nas wyboru, że poświęcamy tych chorych na rzecz pobierania narządów. Tutaj występuje wyraźny konflikt interesów, a decyzja jest na skroś moralna, etyczna, a nie medyczna. Chodzi o to, czy wolno nam poświęcić życie i w ogóle prawa jakiejś grupy pacjentów na rzecz, Innych pacjentów. Kto ma do tego prawo? Ja uważam, że nikt nie ma takiego prawa, bo my nie mamy prawa zabierać niewinnemu człowiekowi jego życia czy szans uzdrowienia tylko dlatego, że chcemy pomóc innemu choremu. Dokładnie, tak. dokładnie, dokładnie. Ja się tutaj po przeczytaniu książki, tej konkretnie, yy, zgadzam, bo druga książka jest oczywiście trudniejsza. Yy, druga książka ma bardziej taki naukowy sznyt, ale tutaj. Bo to był mój doktorat po prostu, tak. więc musiał być Ale bardzo tutaj, takim... W tej książce tutaj prawda jest naga. Ja bym chciała porozmawiać o tym, co w tej książce ojciec zawarł, bo y, nawet nie trzeba nikomu tłumaczyć, y, co jest czym i z czym się łączy, kiedy człowiek dotknie pewnych przytoczonych tutaj historii. Mm -hmm. <laughs> Dobrze, to startujmy powoli. Ja zadam takie pytanie. Ojcze Jacku, to kiedy człowiek umiera? Czym ta śmierć jest? Jaka jest definicja śmierci? Czy to prawda, że nie istnieje w tym ludzkim świecie jakaś unitarna, oparta na naukowej wiedzy i kompletnych badaniach definicja, tylko że w każdym państwie jest inna, zależna od budżetu i polityki społecznej? Jak ojciec to widzi? Hmm. Bym tak powiedział, że fakt biologiczny, jakim jest śmierć, w sensie ścisłym można powiedzieć, jest bardzo trudny do zdefiniowania. Podobnie jak wszystko, co niesie biologia i życie, bo ścisłe definicje to jest domena matematyki i nauk, które są blisko z nią związane. Natomiast nauki przyrodnicze które wyjaśniają rzeczywistość, a nie dowodzą prawdy, tylko ją wyjaśniają, no operują określeniami, które są przynajmniej chwilowo udowodnionymi hipotezami. Jeśli chodzi o śmierć człowieka, to nauczyliśmy się ją stwierdzać jako lekarze tysiące już lat temu na podstawie objawów krążeniowo-oddechowych. Przy czym, jak zaznacza Schumann bardzo wyraźnie w, swojej, w swoich pracach, rzeczywista śmierć człowieka następuje, w warunkach normalnej temperatury, czyli temperatury pokojowej, jakieś 20 do 30 minut po ustaniu krążenia i oddechu. W tym czasie dopiero można mówić o tym, że zjawiska są już nieodwracalne, żadne wysiłki medycyny nie przywrócą człowieka do życia po 20-30 minutach w warunkach normalnej temperatury. To mówi nam medycyna. Są tu oczywiście wyjątki, mianowicie jeżeli ciało jest wychłodzone, Zdarzyły się przypadki, na przykład dzieci w Przerębli w Polsce, wyciągnięte po półtorej godziny, były zreanimowane, resuscytowane i wróciły do normalnego życia. Nawet nie miały jakichś większych uszkodzeń mózgu, ponieważ właśnie ta naturalna hipotermia w tej zimnej wodzie ochroniła mózg. Ojcze nawet nie, nie tylko w wypadku hipotermii. Ja miałam przyjaciela, który był 40 minut w takim stanie. Obudził się w pełnej funkcjonalności, w pełni potencjału życiowego, jeszcze potężniejszy niż przedtem, bo to chyba yy, Ale miał tak, zatrzymane krążenie? Tak, tak. Tak. I, no, tak się, I tak się dzieje czasem, że otrzymujemy wtedy jakieś dary. Nie możemy y, tych stanów negować jako wyłącznie szkodliwych. Mówiłyśmy o tym w poprzedniej audycji z cyklu Prawo życia i trzeba zauważyć, że medycyna nie wie, co się wtedy dzieje. Nie wie. Tak, ale już został zauważony ten problem. Jeden ten Van Lommel napisał książkę właśnie o tych doświadczeniach z pogranicza śmierci, near death experiences. I on na to, na to zwrócił uwagę, że pacjenci, którzy mają wyłączony mózg w sensie czynności elektrycznej, mogą mieć zachowaną świadomość i to świadomość inną niż mieli tak normalnie. Na przykład jakaś osoba, która nigdy nie widziała siebie samej, ponieważ była niewidoma od urodzenia kobieta, zobaczyła po raz pierwszy siebie leżącą na, na stole operacyjnym, ale poznała że siebie po tym, że ma w uszach takie kolczyki, których kształt znała dobrze, z, z dotyku choćby. I, I siebie zobaczyła tylko wtedy, a jak wróciła do ciała ta jej świadomość, to yy, na, znowu przestała widzieć. Tylko, no. tylko wtedy widziała siebie, gdy wyłączył się jej mózg, a w jakiś e, sposób trudny do wyjaśnienia, e, nadal działała świadomość, która się nieco oderwała od ciała. Nie była to śmierć definitywna, bo ona się wybudziła oczywiście. I to jest przykład właśnie takich doświadczeń, które się mogą zdarzyć, gdy jest tak zwana śmierć kliniczna, czyli zatrzymanie serca i, i oczywiście zatrzymanie po jakimś. Za, to, czemu towarzyszy zatrzymanie oddechu? No wtedy I, lekarze ratują, prawda? To się nazywa, że ratują. No tak, jest resuscytacja i tak dalej. Czasami trwa długo, prawda? 20 minut, 40 minut i dłużej. Lekarze niekiedy są bardzo, bardzo tutaj ofiarni. Czy, czy ratownicy medyczni. No, w tym czasie właśnie człowiek może mieć takie doświadczenia różne. To jest osobny, duży temat. Natomiast jeśli chodzi o. To nie jest tak, że my nie wiemy zupełnie, jak zdefiniować śmierć. Bo co innego jest to, że. Ta stwierdzenie... klasyczna definicja mówi właśnie o tym, że śmierć to ustanie oddechu i krążenia, prawda? Tak klasy... to nie, że to jest że to symptomy śmierci są takie. Mhm. Natomiast... Medycyna nie wszystko musi definiować. My opisujemy rzeczy, niekoniecznie musi być to jakaś ścisła definicja. Śmierć raczej się traktowało opisowo, że na podstawie tych i tych symptomów, potem dalszych symptomów, czyli ochłodzenia, wysychanie ciała, tego no, charakterystycznego wyrazu twarzy chorego, który, który umiera, plam opadowych, prawda. Wszystkich innych tego typu y, y, objawów stwierdzamy, że śmierć rzeczywiście nastąpiła. No bo czasami zdarza się rzadko, bo rzadko, że chory rzeczywiście wybudza się w kostnicy, prawda, jeżeli się dłużej nie poczeka, ponieważ czasami jest taki to stan, że dochodzi do spontanicznego wybudzenia się. Rzadko, bo rzadko, ale się to zdarza. Więc trzeba chorego jakiś czas obserwować. I to jest normalny, klasyczny sposób stwierdzenia śmierci. Od strony filozoficznej i teologicznej mówimy o oddzieleniu się tego czynnika, który daje życie, którym jest dusza, od ciała, prawda? Czyli od ściśle biorąc od materii I że, i że to jest stan już definitywny. Od strony jeszcze innej, czyli termodynamicznej możemy powiedzieć, że to jest utrata zdolności do yy, yy, utrzymania organizmu w stanie porządku, czyli do obrony przez wzrostem entropii. Wszystko, co jest w świecie, co nie jest żywe, podlega Prawu termo termodynamicznemu nieustanego wzrostu entropii, czyli chaosu, entropia jest miarą chaosu w jakimkolwiek zbiorze cząstek i przedmiotów, prawda, czy nawet makroskopowych. Jeżeli człowiek naprawdę umiera, entropia bierze w nim górę, rozpoczyna się proces rozkładu, który zmierza do całkowitego rozkładu ciała, prawda, i do zamienia się człowieka w te no, pierwotne pierwiastki, z których był złożony. Natomiast. Yy, Póki żyjemy, organizm potrafi utrzymywać y, siebie w stanie zorganizowanym i nieustannie przetwarza materię, energię i informacje, żeby się w takim stanie utrzymać. Czyli ma działanie anty, antyentropiczne i to jest definicja życia. Ona, ona ustaje w momencie śmierci. to jest na, może Śmierć jest naukowo. ustaniem życia, tak? Możemy Tak, tak o... jest ustaniem życia. Y, czyli to nie jest tak, że nie potrafimy opisać, czy zdefiniować śmierci. Natomiast Stwierdzić ją, to już jest sprawa trochę inna i zawsze się nawet możemy pomylić, właśnie. Bo, bo jak mówimy, jak ciało jest wychłodzone, to pomimo tego, że długo nie ma oddechu i krążenia, e, człowiek może się wybudzić i niekiedy nie ma większych uszkodzeń mózgu, nawet. prawda? Rekordzista, który wpadł do Przembli w Kanadzie, bo jeździł kładem, to chyba. Ja pamiętam, że mówiono o nim, że on był tam niespełna trzy godziny, wyszedł i udzielał wywiadów później. No, Ochroniło go też to. To, to ta hipotermia naturalna, która, no, z racji temperatury wody przy rębli, która może być maksymalnie 4 stopnie, go, go osłoniła, niejako. No i no, może, być też, może być też przyszłościowa, jeśli by się tym bardzo dobrze zająć, bo y, przypadek Wimachofa potwierdza, że właśnie taka głęboka hipotermia może dawać taki petardowy pik rozwoju duchowego jeśli się przyżyje tak, jeśli się przetrwa ten stan, bo niektórzy się tego stanu boją, inni te stany prowokują. Natomiast jak pokazuje yy, mnogość przypadków, bo ja zrobiłam bardzo duży research w tej materii. Mm -hmm. no nie ma tutaj spraw oczywistych.. Tak? My tak naprawdę nie wiemy... Yy, nie wiemy, bo patrząc i na Haiti, i na to, co w innych miejscach egzotycznych się dzieje w sprawie samego definiowania, czy ten człowiek umarł już, są zasadnicze różnice. Tak naprawdę kultura wyznacza tutaj pewien punkt odniesienia, ale polityka społeczna się też dołącza, tak? bo w niektórych państwach w interesie danych regionów jest uproszczenie tych wszystkich procedur stwierdzania śmierci, no bo to Tak, 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 tak. Niewątpliwie. Na przykład ta definicja, którą się narzuca medycynie jako naukową rzekomo, to jest definicja z Montrealu, która mówi, że śmierć to jest trwała utrata świadomości połączona z trwałą y, utratą y, z, y, funkcjonowania pnia mózgu w obrazie albo uszkodzenia samego mózgu, albo zatrzymania krążenia. Brzmi to naukową dla laika, ale w rzeczywistości, mówiąc z kolei trochę trywialnie, oznacza, że człowiek w śpiączce połączonej z bezdechem został uznany za zmarłego, za nieżyjącego, bez podania żadnych dowodów po temu. I tak naprawdę jest to powtórzenie kardynalnego, że tak powiem, stwierdzenia zawartego w, w raporcie harvardzkim. Już w 1968 roku, który powstał po to, aby usprawiedliwić pobieranie narządu do przeszczepień. Powstał w rok po dokonaniu pierwszego przeszczepienia serca przez Christiana Barnarda w, w Republice Południowej Afryki. I żeby on nie trafił do więzienia, trzeba było wymyślić śmierć pacjenta, która by umożliwiała uznanie, że on nikogo nie zabił, tylko pobrał narząd w tym momencie, czy inne narządy. Wtedy pacjent już nie żył, czyli nikogo nie zabił, prawda? Trzeba było naciągnąć pewną gumkę, żeby człowiek po prostu nie poszedł siedzieć za morderstwo, tak? No, no tak, chociaż w, w rzeczywistości chyba nikt nie miał, nie było żadnej woli najmniejsze, żeby go zamykać do więzienia, ponieważ zrobiono z tego niebywały sukces na cały świat. Rząd RPA też ktoś to, się w to włączył, bo miał problemy, że. Opinię miał nadszarpniętą apartheidem i rasizmem, więc chciał pokazać, ale nie jesteśmy tacy źli, robimy coś dobrego dla ludzkości. I cały świat się tym zachłysnął. Ja pamiętam sam to, jak to było. To pokazywano tego pacjenta Barnarda, jak on tam się rusza, jak on jest nawet w wodzie gdzieś, a nie po dwóch tygodniach umarł niestety, ponieważ nie umiano jeszcze stosować środków immunosupresyjnych, które by odrzucenie tego narządu, jakimś sercem, i właściwie wszystkich narządów mogło odsunąć w czasie. Bo właściwie do tego odrzucenia w końcu praktycznie zawsze prawie zachodzi, chyba że pacjent wcześniej umrze, ten biorca. No więc, ale chodziło o to, żeby transplantalodzy nie byli oskarżani o zabijanie dawców, więc trzeba było wymyślić nowy rodzaj śmierci. Jeden z członków Komisji Harwardzkiej wprost mówi, że to jest po to tylko, żeby można było pobierać narządy. Tak, on, Bicher, który był szefem, tak to sformułował później w artykule z roku 1971, że należy wybrać taki poziom, w którym można już mówić o śmierci mózgu, a inne narządy jeszcze są sprawne i działają. Inaczej mówiąc, do, dostosowaliśmy definicję śmierci do naszych potrzeb. Bo, tak. Ale potem, ponieważ to budziło ogromne kontrowersje i zarzuty, że w takim razie no to, to może nie jest żadna śmierć, tylko udajemy, że ci pacjenci nie żyją, i w Stanach domagano się w dalszych wyjaśnień. Co to tam jest z tą śmiercią dawcy? Czy rzeczywiście oni są martwi? Więc wymyślono teorię centralnego integratora. Znaczy coś takiego, że mózg jest centralnym integratorem organizmu który nadaje organizmowi e, jego, można powiedzieć, spójność, koherencję, to, że on jest czymś zintegrowanym, czyli jest całością. Po śmierci mózgu, czy nawet po ustaniu jego czynności e, miałoby dochodzić do zaniku tego, czy, istnienia tego czynnika Centranego, integrującego, czyli organizm stawał się zespołem, luźnym zespołem tkanek i narządów obciągniętych skórą, których w którym ma tylko pozorne objawy życia dzięki stosowaniu aparatury. I taką teorię wymyślono w 1981 roku, gdy powstał raport prezydencki na temat śmierci pnia mózgu, i tam rozwijano teorię centralnego integratora i teorię taką, że to są rzeczywiste zwłoki z bijącym sercem. I wtedy weszło pojęcie do medycyny zwłok z bijącym sercem Beating heart cadaver po, po angielsku. To weszło później do polskiego języka medycznego w jednym z załączników, odwieszczenia ministra zdrowia, których te załączników było łącznie kilka. Ostatnim już nie występuje, ale w języku medycznym już się tak zakorzeniem, że nadal występuje w Polsce. Chętnie się mówi o tym, że to są zwłoki z bijącym sercem. No właśnie bardzo powiemy sobie o tym, bo to tak naprawdę wymyślono też status prawny po coś, ale to za chwilę, bo to jest bardzo dla mnie ciekawe, jak to można zbudować poszczególne półpochrony. Przepraszam, że ja to tak nazwę, ale trzeba to nazywać po imieniu, tak jak to jest, tak? To nie jest tak. prawodawstwo humanistyczne, mające. Na celu ochronę dobrostanu człowieka, jego duchowości, całej jednostki ludzkiej, tylko takie pup ochrony dla wszystkich, którzy uczestniczą w pewnym procederze, o którym będziecie mogli wszyscy powziąć należyte wyobrażenie, jak wysłuchacie do końca naszej audycji. Mhm, tak. Moje pytanie jest takie: jak w tej chwili hmm, wygląda ta definicja śmierci na świecie i jak wygląda w Polsce? No, yy, czy Obowiązuje definicja śmierci mózgu, czyli odłączenia funkcji centralnego integratora, i w związku z tym mamy ży żyjącego trupa, tak? Czy też gdzieś jeszcze w jakichś punktach na planecie przestrzega się tej definicji oddechowo-krążeniowej? Mówimy tylko o fizjologii, moi drodzy, także nie denerwujcie się, bo o świadomości powiemy sobie za chwilę. No więc w większości krajów świata przyjęto albo alternatywną definicję, czy alternatywne kryteria śmierci, że możemy stosować kryteria klasyczne, oddechowo-krążeniowe, obserwować chorego i stwierdzić jego zgon po jakimś czasie, ale można też stwierdzić zgon na podstawie właśnie wystąpienia braku odruchów pniowych i bezdechu. Przez to zastosowanie pewnych badań, które właśnie mają wykazać ten brak odruchów pniowych i brak zdolności do samodzielnego oddychania. I stwierdzić zgon pacjenta na tej podstawie, zakładając, że to oznacza właśnie trwałą utratę świadomości, trwałą utratę czynności pnia mózgu. Co ciekawe. Na takim założeniu się opiera procedura tak? postępowania tak, z człowiekiem. Przyczyny. Na, to założeniu, na założeniu. Tak, to jest na założeniu, założeniu. A na wszelki wypadek nie bada się ani rzeczywistego poziomu świadomości, ani rzeczywistej czynności pnia mózgu. Czyli obie rzeczy, które są tutaj w definicji, czy tam tych kryteriów śmierci, nie są w ogóle badane właściwie. Ponieważ nie robimy ani EEG, ani badanie, badanie tak zwanych potencjałów wywołanych, czyli reakcji chorego na przykład na głos, na swoje imię, na głos matki. Na jakąś y, frazę powiedzianą, czyli na, na przekaz semantyczny, y, ani nie badamy czynnościowo przy pomocy czynnościowego rezonansu magnetycznego, czy pojawiają mu się w mózgu uczynione obszary, gdy jest, na przykład słyszy naszą mowę, y, czy y, gdy wchodzimy w ogóle, ktoś wchodzi, a zwłaszcza jakaś bliska osoba y, no, do pomieszczenia, gdzie on się znajduje. Więc, więc my stwierdzamy, że pacjent utracił świadomość, nie badając tej świadomości przy pomocy narzędzi, którymi dysponuje współczesna medycyna. Czyli nawet nie wiemy, czy spełnia kryteria tej drakońskiej definicji, tak? Tak, i celowo tego nie robimy. Dlatego, że jak robiono te badania, choćby zwykłe EEG, to duży procent chorych miał fa różne fale mózgowe, alfa, beta, gamma, które wskazywały na czynność mózgu. Że na to, że jak, jak gdyby śpi, jak gdyby się wybudza. I tak dalej, że są pewne fale mózgowe, które są podobne do, do fal każdego z nas, czyli do ludzi, którzy mają świadomość, którzy mają czynny mózg. I stwierdzono, że no w takim razie jest no, to jakaś ale najprostsze wyjście było takie, a więc nie badamy Stanu Świadomości, tylko zakładamy, że nie ma. Zakładamy, że nie ma bez badania. Tak, o tym stanie świadomości jeszcze sobie porozmawiamy w kolejnym segmencie, bo chciałabym bardziej dogłębnie się zmierzyć z tym problemem. Tu jest dużo do powiedzenia. Natomiast ja powiem jedno. Słuchajcie, z tej książki, którą tutaj mam cały czas pod ręką, ja mam ją wydrukowaną, żeby żadnego egzemplarza nie uronić, bo jest ich niewiele, wynika wprost, że tak naprawdę to pojęcie, które wymyślono ad hoc, nie daje się potwierdzić, jeśli rzeczywiście zajmiemy się chorym. Czy ja powiedziałam prawdę? Jeżeli, tak, jeżeli wykonamy no nawet podstawowe badania tego chorego. Czyli, czyli, czyli jeśli mówimy o utracie świadomości, to wykażmy, że tej świadomości nie ma, że tam nie ma e, żadnych fal mózgowych, że nie ma też... Pod, y, reakcji w y, postaci fal mózgowych na określone bodźce semantyczne czy inne, że nie ma czynności mózgów y, przy badaniu czynnościowym rezonansu mózgowego. Mamy już takie wyspecjalizowane narzędzie, że potrafimy y, w dużym stopniu już badać świadomość i tego celowo nie robimy, żeby trzymać się tej zasady, że ten chory nie ma świadomości, bo tak powiedzieliśmy, bo, taka, bo to jest nam potrzebne, prawda? A druga sprawa, czy, y, czy ten chory, bo tam jest. Utrata wszelkich czynności pnia mózgu. Już co prawda, się nie mówi o zniszczeniu, bo badania sekcyjne wykazały, że te, że mózgi są często w całkiem dobrym stanie u tych dawców, którzy już zginęli podczas pobrania narządów. Takie badania sekcyjne w Stanach Zjednoczonych zrobiono i wycofano się z mówienia o, to, o całkowitym zniszczeniu mózgu, bo to okazało się wierutną nieprawdą. Ale zaczęto mówić o ustaniu czynności pnia mózgu, a pień mózgu to jest właśnie ta część mózgowia, która jest odpowiedzialna za integrowanie czynności w człowieku, ale tam jest ta oś hormonalna pod górze, przysadka aż do, hormon, do gruczołów hormonalnych w wszystkich innych częściach ciała, czyli tarczycy, nadnerczy i płciowych gruczołów, więc co najlepsze, jeśli się bada choćby czynność hormonalna okazuje się jest zachowana może nie w stu procentach, ale w dużym procencie u większości chorych można stwierdzić, że e, podzgórze i przysadka działają. I Czyli mamy. centralny integrator pracuje. Centralny integrator <noise> częściowo uszkodzony, ale pracuje. Czyli człowiek również, jest żywy. Tak, również ośrodek temperaturowy w pniu mózgu pracuje, ponieważ człowiek kontroluje swoją temperaturę ciała na nieco niższym poziomie, ponieważ nie ma... Tam jest porażenie mięśni poprzecznie prążkowanych, więc on nie może drżeć zimna. W związku z czym ten element drżenia, który ociepla ucie, ciało, nie istnieje, więc ten chory jest troszeczkę, ma niższą temperaturę niż zwykle, ale to nie są zwłoki zimne i sztywne, tylko to jest człowiek ciepły, prawda? Yy, ponadto działa osie... który jest, Któremu jest po prostu chwilowo potrzebna pomoc aparatury, bo doznał urazu. Tak, no, ta cała pomoc to jest właściwie głównie... Respirator, no i jakieś karmienie, prawda? No, wiadomo, no każdy musi coś jeść i pić, ale to oznacza, że człowiek jest nieżywy, prawda? Jak Jeść i pić, bo to jest raczej objaw życia, że, że potrzebujemy Właśnie. karmów, prawda? No, i więc, więc, tak zwracam uwagę, że czynność hormonalna zachowana w pniu mózgu, ośrodek temperatury działa, działa. Również ośrodek naczynio-ruchowy, który jest odpowiedzialny za stabilność krążeniową. Co jest ciekawe, żeby pobrać narządy, właśnie trzeba ustabilizować chorego krążeniowo, żeby narządy były tkwione, ukrwione i żeby ciśnienie, tętno, żeby to, to wszystko było na normalnym poziomie. Ale to, tego nigdy byśmy nie osiągnęli, gdyby nie był czynny ośrodek naczynio-ruchowy w pniu mózgu. Czyli następny ośrodek w pniu mózgu, który ewidentnie działa. U pacjenta, który jest dawcą. Prawda? Któremu się no. mówi, że właśnie doznał śmierci pnia mózgu. A tak, pień mózgu tak. jednak działa. Tak. tak. I oprócz e, tego y, je, widać takie, takie czynności organizmu złożone, które świadczą o jego integracji, czyli to, że, że jest żywy. Jak na przykład zabliźnianie się ran, gojenie się ran, prawda? Mhm. Reakcja normalna na wszystkie infekcje. To jest bardzo złożona reakcja układu immunologicznego. Ten chory się broni przed chorobami, prawda, przed mikrobami. Wszystkie w ogóle procesy fizjologiczne, czyli, czyli absorbowanie pokarmów w sensie przemian chemicznych, prawda, pobieranie tlenu z krwi, też funkcjonowanie nerek, prawda? Czyli od, no, można powiedzieć to odtruwanie organizmu przez produkcję moczu i tak dalej. To wszystko działa przecież normalnie. To wszystko są czynności zintegrowane, a nie czynności jakiegoś tam zbioru tkanek i narządów, jak mówiła ta definicja, czy to określenie, że to są zwłoki z bijącym sercem, bo nie mają centralnego integratora. Widać objawy integracji. A u młodych osób, które długo były w tym stanie, bo są takie przypadki, był okres seksualnego nawet wzrostu, dojrzewania i, i wzrostu w ogóle ciała gomatrycznego, proporcjonalnego. Jeden chłopiec miał 4 lata i przeżył 24 lata w tym stanie do 24 roku życia rósł normalnie i przeszedł okres dojrzewania, taka Czechy w Stanach też. 13-latka przeszła okres dojrzewania już będą w stanie śmierci mózgowej. Miałam pierwszą menstruację po prostu. U kobiet w ciąży działają... No, no w właśnie, ciąże można, można donosić. Tak, tak, kobiety w stanie błogosławionym wydają na świat normalne, zdrowe dzieci. Jeśli się poz... otrzyma je przy życiu dostatecznie długo, no dzieci są z regułem cesarskim cię, cięciem. Do, no, przychodzą na świat w ten sposób, ale e, bywa tak, że, że taka matka, która ma szansę na, na, na to, żeby być wybudzoną, staje się po dawcą organów natychmiast po wydaniu na świat dziecka, ale bywa tak, że tak jak u profesora Talara, że daje jej się dalej życie, jest rehabilitowana i potem tym dzieckiem się cieszy, jak taka pana, pani Danusia jedna z pacjentów, z pacjentek, przepraszam, profesora Talara. Więc widzimy to bardzo różny stosunek do tych chorych i do ich sytuacji. Niemniej jednak mówienie o tym, że to jest martwy organizm, niezintegrowany, że tam nie ma tego centralnego integratora, to są rzeczy sprzeczne z faktami medycznymi, z opisem prawidłowym stanu tego, tych chorych. I Poświęcił temu wiele lat swojej pracy, temu tematowi Alan Schumann. W Stanach Zjednoczonych i wykazał właśnie, że tutaj mamy zintegrowane organizmy i nie można mówić na serio o tym, że nie, to, nie są to żywe organizmy. To jest Więc często być może oparte na wygodnictwie, prawda? Państwu jest trudno utrzymywać w tej kosztownej aparaturze i w tym kosztownym leczeniu chorych, którzy są. W śpiączce, no bo nazwijmy sobie w śpiączce. Niektóre rodziny też z powodu niewiedzy, bo nie przeczytali książki ojca, nie mają pojęcia, co w istocie się dzieje i jak bardzo są zmanipulowane. Bo rodziny tak. chorób nie mają dostępu do pełnej informacji, nie mają świadomości, w jakim procesie, w jakiej procedurze albo lepiej procederze uczestniczą, bo zostali. Zostały te rodziny w ten proceder wciągnięte za sprawą gigantycznej manipulacji, która jest długo lepiona. Ja mam takie wrażenie, że ta definicja śmierci mózgowej, o której za chwilę jeszcze bardziej szczegółowo porozmawiamy, ale że ona w ogóle po to została wymyślona, no bo ona pasuje właśnie tylko z tego powodu, pasuje do um, Możliwości pozyskania narządów do przeszczepów. No to bardzo strasznie brzmi. Czy, czy to jest prawda? Czy to, yy, czy to nie jest zbyt straszne, jak to powiedziałam? jak ojciec sądzi, że to tylko. To jest ewidentnie prawda. Yy, specjalnie dobrano tak kryteria, aby ten pacjent, żyjący dawca, mógł być zdefiniowany i zdiagnozowany jako zmarły. Żyjące zwłoki? Tak. Teraz już prawdę mówiąc, ponieważ to poddano w druzgocącej krytyce. Alan Schumann jako wybitny neurolog wyjaśnił, że to jednak wszystko się nie trzyma no, kupy żadnej, mówiąc kolokwialnie, że to nie ma sensu z punktu widzenia nauki. Więc już opuszczono tę dyskusję, czy to są, czy to jest organizm żywy, czy nie. Tylko powrócono właściwie do tej definicji świadomościowej, że no, stwierdzamy trwałą utratę świadomości, połączono z trwałą utratą czynności pnia mózgu, prawda? Przy czym tę trwa, trwałą utratę świadomości stwierdzamy, nie badając świadomości, a trwałą utratę czynności pnia mózgu stwierdzamy na podstawie zaniku odruchów pniowych, które świadczą o jednym: o istnieniu obrzęku mózgu i o niedokrwieniu mózgu, a nie o śmierci pacjenta. Niedokrwienie mózgu w obrazie obrzęgu mózgu jest stanem odwracalnym, i 60-70% chorych w tym stanie ma szansę. Do powrotu do aktywnego życia, jeśli się ich z tego obrzęku mózgu wyprowadzi. Kraniektomia powinna być normą, tak? Kraniektomia, czy to odbarczenie, powinno być normą, ale tak naprawdę jeszcze wcześniej powinno się stosować hipotermię, bo ona jest mniej inwazyjna i w wielu krajach stosowana. Na przykład w Ameryce, w wielu Stanach należy ona do procedur obowiązkowych. To znaczy, jest, jeżeli leczenie farmakologiczne, nie powoduje zatrzymania powiększania się obrzęku mózgu, który powoduje z kolei wtórne uszkodzenie się tego mózgu i ciągłe zmniejszenie przepływu krwi przez mózg. Jeśli takie coś postępuje, to lekarze mają obowiązek zastosowania hipotermii. Potem kranie ktoś, jeżeli nawet hipotermii, by nie pomogła, ale to praktycznie się nie zdarza. Chyba, że ktoś, jakiś ośrodek, nie, 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 tego nie miał aparatury, do do zastosowania hipotermii, no to zostaje kraniektomia. Dopiero na końcu śpiączka barbiturowa i w ogóle tego typu leczenie, aby, aby przedłużyć, żeby wyłączyć trochę funkcję mózgu i umożliwić no, mózgowi niejako przetrwanie w stanie takiego uśpienia. Ale to nie jest to nie jest dobre na dłuższą metę, ponieważ to też trwale uszkadza mózg. Więc najlepsza byłaby hipotermia i kraniktomia. I właśnie mówię, że w Stanach Zjednoczonych należy to tak zwanych procedur. Procedury w Stanach Zjednoczonych, tak jak w wszystkich krajach Zachodu, oznaczają, że jeżeli lekarz ich tego nie wykona, to prawnie odpowiada przed sądem. W Polsce nie ma w tym sensie procedur medycznych, bo u nas jak lekarz powie, że on nie widział potrzeby, no to na tym się dyskusja kończy, jeżeli go poprze jakiś specjalista. Gdyby to było w procedurach, to by było powiedziane, ale czy pan zrobił to, czy nie zrobił? Jak nie zrobił, no to pan odpowiada, pan jest winny. A u nas czegoś takiego nie ma. Jest jak gdyby taka dowolność. Lekarz sobie może powiedzieć, ale ja uważam, że jest tak. Że dobrze zrobiłem, że nie przeprowadzono ani hipotermii, ani kraniektomii i ten obrzęk mózgu narastał. Stwierdziliśmy się, śmierć pnia mózgu i, pozbaw, i czyli śmierć pacjenta i pobraliśmy narządy. Ale ani nie zrobił EEG, ani nie zrobił innych badań, żeby to dokładnie sprawdzić, i samowolnie stwierdza, że ten człowiek kwalifikuje się tylko do zostania dawcą. Tak? No, samowolnie, bym nawet nie powiedział, zgodnie z utartymi praktykami w Polsce, które mówię, że w sensie prawnym nie są procedurami, w ściśle prawnym, ale tak się je często nazywa. I zamiast leczyć chorego z obrzękiem mózgu, dążyć do opanowania tego obrzęku i tego odwrócenia tego procesu, w Polsce zalecana jest postawa nihilizmu terapeutycznego, czyli patrzenia biernie na to, jak ten chory się pogarsza, jak przepływ krwi przez mózg się stale obniża, jak ten ciśnienie śródczaszkowe narasta, aby powiedzieć bliskim chorego, no zobaczcie, ten chory już nie żyje, już nic nie możemy zrobić, zrobiliśmy wszystko, co. Zostanie osiągamy. warzywem, to jest takie słowo. Albo zostanie warzywem, zobaczcie, zgodźcie się na pobranie narządów, bo nic z niego już nie będzie. Czasami to są bardziej <laughs> o wiele ostrzejsze słowa i bardziej brutalne wręcz, prawda? Mhm. Że to tam nie żyje, że będzie roślinką, że, że właśnie, co Wy tutaj chcecie. No, i tak dalej. Do, do... Pan profesor Talar przekazuje mi wiele takich wiadomości yy, o naciskach, które są wywierane na rodziców czy w ogóle na bliskich yy, chorego, z którymi bardzo trudno sobie te rodziny radzą. To jest no tak, takie To jest takie mówienie właśnie, że tutaj nic nie możemy zrobić, a na te narządy czeka tyle osób. Przez was zginie siedmiu ludzi. Mówi się rodzicom, prawda? Jesteście mordercami. Mówią, przyszli mordercy ich dziecka do, do tych rodziców, prawda? Ponieważ nie zgadzacie się na pobranie narządów U osób dorosłych, ponieważ jest zasada zgody domniemanej w Polsce, to można pobrać narządy. Od nawet. każdego, kto nie oprotestował. Tak, kto nie napisał do centralnego rejestru sprzeciwu, że nie że nie zgadza się na pobranie narządów, ale można stwierdzić jego zgon na podstawie kryteriów śmierci pnia mózgu i wyłączyć respirator. <laughs> więc, więc tak naprawdę, tak naprawdę to jest no, taka procedura, jakby to powiedzieć delikatnie no, takiej, takiego wyboru orzecznictwa, czy ten człowiek jeszcze żyje, czy już umarł, czy... no bo nic jasnego w tym temacie nie ma. Oprócz no, ja tego powiem, załącznika, że... tak? Jak, jak to się nazywa? To ta podstawa prawna w Polsce, która określa zasady uznawania człowieka za zmarłego. To nie jest ustawa, prawda? No nie, to jest załącznik do obwieszczenia, który to obwieszczenie ministra. Nawet zdrowia, nie jest już śmieszne. Się oczywiście odnosi do ustawy sejmowej na temat pobierania narządów tkanek, organów tkanek i komórek z, z, od zmarłych pacjentów, ale to, ta, w tej ustawie, która ma zawiera ogólne zapisy, nie mówi się nic na temat tego, jak wyglądają kryteria śmierci stosowane w Polsce. Nawet samo obwieszczenie Ministra Zdrowia jeszcze tego nie ma, tylko w tym jeszcze niższej rangi dokumencie, jakim jest załącznik. Co prawda ten załącznik można znaleźć na stanach poltransplantu, ale mało kto to robi, mało kto to czyta. Natomiast jest to bardzo ciekawa lektura, bo opisuje się w to, że podczas badania bezdechu, bo jak stwierdzamy praktycznie śmierć pacjenta w Polsce, na początku trzeba stwierdzić brak odruchów pniowych, a więc nie reaguje na światło, źrenica. <laughs> Rogówka nie reaguje na dotknięcie, odruchu kaszlowego. I odruchu, przepraszam. Teraz mam odruch kaszlowy. <śmiech> <śmiech> Więc okay. nie ma tych odruchów. I na podstawie tego stwierdzamy, potem przechodzimy do drugiego etapu, właśnie badania bezdechu, żeby stwierdzić, że nie ma również czynności ośrodka oddechowego w pniu mózgu. Bardzo ciekawie wygląda to badanie, ponieważ nie jest sprzeczne z diagnozą śmierci człowieka to, że wykonuje on ruchy rąk i nóg w czasie tego badania, również takie ruchy połączone z przywodzeniem, zginaniem, nawet ruch to tutaj w kierunku rurki tracheostomijnej. Oczywiście te odruchy ścięgniste i tak dalej to są też zachowane i tutaj też nie uważa się, że są sprzeczne z diagnozą śmierci człowieka. Ale najdziwniejsze jest to, że wystąpienie płytkiego oddechu, który, niewiele, który nie zwiększa w sposób znaczny objętości klatki piersiowej, uznaje się również za kompatybilne z definicją śmierci pnia mózgu i z diagnozą śmierci chorego. Czyli... Pomimo, że oddychanie nie wyczerpuje kryteriów śmierci pnia mózgu. Tak, więc mówi się, w celu stwierdzenia braku oddychania kwalifikujemy, że jeżeli pacjent oddychał, ale płytko, to nie oddychał i nie żyje. Niesamowite. To jest, to jest po w tekście załącznika. Ciekawa lektura na pewno, bo to brzmi podobnie do bycia trochę w ciąży, tak? To... Tak. To jest bycia trochę w śmierci, to jest bycia trochę nieżywym, a, a, ale na pewno tak naprawdę żywym, żeby te zdrowe, wspaniale ukrwione narządy zmieniły właściciela właśnie jak najszybciej. I tak to wygląda. Więc zmierza się do pobrania narządów i właśnie nie, nie podejmuje się rzeczywistych kroków, aby le, wyleczyć chorego, wyratować chorego. I decyduje o tym, że on ma być dawcą, po prostu. Tak. Już zawczasu widać, że on idzie tą ścieżką, a nie ścieżką w kierunku opanowania obrzęku pnia mózgu, który jest możliwe, jak już wspomnieliśmy, przy zastosowaniu hipotermii, czy jeśli tego nie ma, to kraniektomii, których kiedyś w Polsce dużo robiono. Ale to wymaga przede wszystkim kontroli ciśnienia śródczaszkowego, Czyli zainstalowania czujnika ciśnienia śródczaszkowego u tych chorych. W Polsce, jak profesor Talar to ocenił, może 3% chorych ma instalowany czujnik ciśnienia śródczaszkowego, jeśli podejrzewamy u nich obrzęk mózgu, a powinno mieć 100% chorych. Na Zachodzie to jest 50% i więcej procent. Już teraz w niektórych krajach to się upowszechniło. No, zależy, jaki jest poziom tej służby zdrowia i poziom świadomości społeczeństwa. Ale u nas jest katastrofalnie po prostu. To jest na poziomie, wydaje mi się, Afryki. No, może troszeczkę przesadziłem, ale to już jest, no, że tak powiem, no nic nie ma wspólnego z tym, że jesteśmy krajem już nie tak biednym, którego stać na stosowanie czy czujników ciśnienia śródczasz śródczaszkowego. Na... To nie są drogie urządzenia i procedura nie jest nadmiernie skomplikowana, i to wszystko można robić, ale się tego nie robi. Bo system właśnie... nie jest zainteresowany, żeby ta diagnostyka była precyzyjna, tak? Tak, i żeby ratować chorych, bo jeżeli ten czujnik by wskazał, że jest ciśnienie powyżej 20 mm subkartencji, no to trzeba przystępować właściwie do dalszych etapów, wdrażać hipotermia. jeżeli w Polsce mówimy, no to przy dalszym stałym powyższaniu się tego ciśnienia pozostaje kraniektomia i wielu chorych, tą kraniktomią uratowano. Profesor Talar takich chorych też w swojej, w swojej klinice miał, całkiem sporo. I, a teraz często rodzina nie może doprosić się od neurochirurgów operacji, czyli tej kraniektomii, i uzyskuje takie odpowiedzi, że nie widzą potrzeby. No i tyle. Jak lekarz nie widzi potrzeby, to już nie będzie się tłumaczył laikom, chorym, znaczy czy, czy, czy krewnym chorego, i tak dalej. A tymczasem jest to już, można powiedzieć, skierowanie chorego na boczny tor, czyli. Na ten tor, na, którym, na którego końcu znajduje się ten stół, na którym zakończy się ich życie, stół operacyjny, na którym zostaną pobrane narządy. Mój ojciec, to jest troszkę tak, że jak dla mnie, nie lekarza, zwykłego człowieka, ja dokładnie wiem, kontaktując się z moimi bliskimi zmarłymi, że oni umarli. Jak ja ich widzę po śmierci. Dla mnie y, sprawa ustania pewnego rodzaju wibracji, ustania życia. Widzę, że oni nie oddychają, że zmienili kolor, widzę y, w jaki sposób leżą. Dla mnie pewne y, symptomy śmierci są fizjologiczne. Myślę, że każdemu trudno uznać, że ciepły, ruszający się człowiek, reagujący na różne rzeczy, bo opisał ojciec w książce, że tak się dzieje, to jakiś zmarły. Ja nie przyjmuję tej definicji śmierci mózgowej. Uważam, że jest drakońska. Nie jestem lekarzem. Mogę sobie wyrazić taką opinię i nie stracę z tego powodu możliwości. Budzenia ludzi, jak to się stało w wypadku pana profesora Talara, tylko dlatego, że powiedział, że on się z tą definicją nie zgadza. Ja uważam, że definicja śmierci mózgowej jest celowo używana po to, żeby trzymać. W tym narożniku niedostępności, tą prawdziwą definicję śmierci, która to jest zgodna z naszym człowieczeństwem, z naszą naturą ludzką, i niestety wydaje się, że system utrzymuje i pogłębia odejście od tego, od tej takiej humanistycznej normy, tak? Ludzie są przekonani na przykład w takim porywie wysokiego humanizmu, że jeżeli decydują się na oddanie swoich narządów, żeby jak to uważają, ratować biorców po takiej ich prawdziwej śmierci, że to będzie wszystko zrobione należycie, tak? Mają wrażenie Podejmując decyzję o byciu dawcą, wznoszenia się na wysoki poziom takiego superhumanizmu. No, jak to naprawdę wygląda? Przecież nasza dotychczasowa rozmowa już powinna zaowocować wnioskiem w mentalu naszych słuchaczy, że narządów ze zwłok chyba się nie da pobrać, że trzeba pobrać narządy żywe. Czy ja mogę się dowiedzieć od ojca, jak to jest w tych procedurach? Czy się pobiera? Czy od żywej osoby te narządy, czy od martwej? Ja wiem, że zapytanie lekarza o taką kwestię, bo ojciec jest lekarzem, czy to jest moralne, że ja stawiam ojca w takiej sytuacji? Ale wydaje mi się, że bezkompromisowość tutaj miałaby wielkie znaczenie, dlatego z premedytacją to czynię. No, należy mówić prawdę, zwłaszcza o tak ważnych rzeczach, jak sprawa życia i śmierci. Zdrowia chorego i jego dobra. Salus Egrotis lex suprema esto, prawda, dla lekarzy, czyli dobro chorego powinno być najwyższym prawem medycyny, ale każdego chorego. Nie chorego, który czeka na narządy, ale również tego chorego, który miał nieszczęście, że doszło u niego do uszkodzenia mózgu. Prawda? Dlaczego ten pierwszy ma być poświęcany na rzecz drugiego? Eugenika. Jakie to prawo działa? No tutaj działa prawo takie, że to jest dobre, co przyczynia się do wzrostu zadowolenia jak największej liczby ludzi w społeczeństwie. To jest definicja dobra wszystkich filozofów utylitarnych. to jest właśnie taki kierunek, który mówi, że poszczególne uczynki co do ich wartości oceniamy po ich skutkach. I y, kryterium jest właśnie to, że wzrośnie poziom szczęścia ogółu. Ale jeśli by to wymagało ofiary z, y, jakiejś, czy zmniejszenia szczęścia jakiejś małej mniejszości, a cały ogół byłby zadowolony, no to możemy to mniejszość poświęcić. To jest taka ilościowa definicja dobra y, y, społecznego, dobra człowieka i, i dobroci samego uczynku moralnego. No to, to, pachnie, jak... to pachnie taką filozofią Szachida, tak? Poświęć swoje życie, żebyś mógł tam kogoś zabić i wtedy pozostałej części twojego społeczeństwa będzie lepiej. To taki terroryzm, nie? No, no tak. I to jest troszeczkę tak w typu jednostka zerem, jednostka bzdurą, prawda? Liczy się ręka miliona palca, jak Majakowski mówił. No, zadowolisz ogół. Ogół społeczeństwa będzie szczęśliwy. Będą najbardziej zadowoleni twoi biorcy. No cóż z tego, że ty zginiesz na człowieku, no przecież nie będziesz żył wiecznie, ale dlaczego można jak <grafię> prawem, można tak komuś de facto powiedzieć? Bo nawet tak były przypadki, że chory, któremu orzekano, że, że nie żyją i będą dawcami, słyszy to wszystko i potem o tym opowiada, że słyszał i co słyszał w różnych programach telewizyjnych. Takim chorym był Zach Dunlop w Stanach Zjednoczonych. Zdefiniowany, że ma śmierć całego mózgu, Przyjechała godzina do szpitala, żeby odprawić taki coś w rodzaju pogrzebu, znaczy pogrzeb właściwie, bo to są zwłoki z bijącym sercem. No, bije serce, ale to są zwłoki, więc robimy pogrzeb, prawda? A facet wszystko, wszystko kojarzy, wszystko słyszy. On w każdym razie pamiętał, zapisuje. to, co mówił, gdy komisja lekarska nad nim stała i orzekała, że on nie żyje. I tam redaktor go pyta: No, ale jak pan wtedy reagował na to? Tak wewnętrznie on mówi. O, gdybym mógł ja zareagować normalnie, to wszystkie okna byłyby wybite, znaczy, wyrzuciłbym tą komisję przez okno, bo to był taki trochę osiłek, młody człowiek, prawda, który upadł na kładzie i się tam potłukł, i głowę sobie uszkodził, i mózg i tak dalej. Ale był przy takim młodym chłopakiem, który potrafił się bić najwyraźniej. Więc mówię, że on by tam wszystkich tam przez okno wyrzucił, ale nic nie mógł zrobić, bo właśnie był w śpiączce. A komisja spokojnie orzekała, że on nie żyje, ale na ten pogrzeb, gdzie, gdy on był pod, podłączony do respiratora jeszcze, ale już orzeczono, że niedługo będzie pobranie narządów. Niech nie żąda, rodzina się po, pożegna z nim, śpiewano, modlono się, ale jego kuzyn i kuzynka, którzy byli pielęgniarzami, zaczęli go tam naciskać, badać. żywe odruchy wystąpiły, a wiedzieli, przecież on żyje. Czyli zwłoki nie były martwe. Nie były martwe. Przewieziono go z powrotem do szpitala, poddano rehabilitacji po paru miesiącach triumfalnie wrócił do swojej miejscowości i zaczął a... opowiadać, co się wtedy działo. Tak, też później w programach opowiadał właśnie, jak się czuł, gdy, gdy słyszał, jak komisja mówi, że on nie żyje. Więc to mamy przykład taki: jak się nie bada świadomości, chorego wmawia się, że on nie ma tej świadomości, a tymczasem chory wszystko może słyszeć. Nie mówię, że to w każdym przypadku słyszy. Może być różny poziom tej świadomości, ale ona jest. I na pewno w większości chorych tych, bo nie, mogą być rzadkie przypadki rzeczywistego, ogromnego uszkodzenia mózgu, to już mówimy najwyżej o tych near death experiences, ale chodzi mi o taką świadomość, jaką my mamy w tej chwili. I um, ogłoszono w przypadku Zakadanlop, że zdarzył się cud, bo nie można się było przyznać, że kryteria są naciągane, że definicja śmierci jest sfałszowana i że to wszystko jest w ogóle nienaukowe. No bo jak można ludzi w kitlach posądzić o jakieś nienaukowe działania. Przecież oni reprezentują, są wcieleniem nauki i rozumu, prawda? No i wydaje no. się, że transplantolog to już w ogóle yy, najwyższy sort w medycynie, prawda? Wie no wszystko tak, w kulturze już... ludzkiej, nie. zachowuje balans, yy, dokonuje prawidłowego i mądrego rozeznania. Tak, tak myślimy. No tak, tak, A, ale tutaj widać, że to tak nie jest. Transplantolodzy tak naprawdę zmagają się z tymi problemami, Niektórzy też i cierpią z tego powodu, bo no, każdy lekarz chce sobie wmówić, że jednak robi coś dobrego, a nie tylko, że zabija jakiegoś chorego. Raczej sobie wmawiają, że ten chory już jednak nie żył, bo jego świadomość już nie była obecna. Znaczy wolą taki... myśleć, że pobierają narządy ze zwłok. Po prostu tak, że on to są ciepłe zwłoki, ale tam już nikogo nie było. Nie jest to prawidłowa filozofia, nie zgadza się to z faktami ale oni sobie tak wymawiają, ale przy tym jeszcze dodają, ale na wszelki wypadek znieczulajmy, bo tak na, na dobre to no nie właśnie. Wiemy. To my nie wiemy. I tu chodzi nie tylko o to, że chory bez podania środków, które zwiotczają, czyli paraliżują mięśnie poprzez prążkowane, czyli nasze mięśnie, którymi się normalnie poruszamy, yy, że gdyby tego nie zrobiono, to chory z bólu by się po prostu wił podczas pobierania tych narządów, więc po to trzeba to podawać. Ale żeby zwiększyć jakość narządów, podaje się różne środki znieczulające. I to się upowszechniło, ale to z kolei ma taką drugą stronę: jeżeli zawczasu podajemy te trzy, cztery środki sedatywne, czyli takie, które stosujemy przy normalnych operacjach, to nawet gdyby ten chory miał w ogóle nieuszkodzony mózg, to będzie tak znieczulony, że nie będzie miał objawów pniowych, ani nie będzie miał oddechu, i każdy z nas wtedy mógł być zdefiniowany jako ktoś, kto nie żyje. Skutek śmierci pnia mózgu, prawda? Jeżeli go się tak znieczuli. Czyli więc rozumiem, masy... że to, co w procedurze jest używane do tego, żeby no człowiek miał się lepiej, w cudzysłowie, przyczynia się do tego, że można u niego zdiagnozować śmierć mózgową. Z większym potencjałem prawdopodobieństwa, tak? No tak, tak, bo jeżeli się zawczasu podaje, znaczy, jest chory w obrzęku mózgu, są, nie ma reakcji, albo jakieś leniwe reakcje wykrywane właśnie, od, czy na przykład na światło, czy jakieś inne odruchy, jeżeli się go potraktuje kilkoma, u nas nawet do czterech takich środków sedacyjnych się podaje, to na pewno znikną wszystkie odruchy i on będzie bardzo gładko i pięknie spełniał. Te kryteria śmierci, jakie obowiązują, czyli brak odruchów pniowych i brak oddechu. Ale, że to będzie skutek zastosowania tych środków farmakologicznych, to już się wtedy nie mówi, ponieważ nie ma ostrych kryteriów, jak długo trzeba czekać na wypukanie się tych środków, żeby na pewno stwierdzić, czy to jest rzeczywiste uszkodzenie mózgu, które mamy do, z którym mamy do czynienia, czy to jest brak czynności mózgu skutek stosowania środków sedacyjnych. Czyli to jest kolejny taki przykład postępowania, który jest nielogiczny. Tak ogólnie biorąc, gdzie się nie ma jasnych i dobrych kryteriów medycznych, natomiast jest logiczne tylko w jednym z jednej perspektywy, że zmierza do do stwierdzenia śmierci pacjenta i pobrania narządów. No właśnie, to powiedzmy teraz już tak medycznie bardzo. Jak to wygląda, jak się kwalifikuje człowieka jako dawcę narządów i proszę powiedzieć o tej drakońskiej próbie bezdechu, bo wydaje mi się, że to jest kwestia warta podkreślenia. No i czy rzeczywiście to jest jakaś próba, czy to jest następny krok na ścieżce pomagania bez konfliktowego wewnętrznie stwierdzenia śmierci mózgu? Jak ojciec na to patrzy? No więc, żeby stwierdzić śmierć mózgu, to są właśnie te dwie, jest etap obserwacji wstępnej, który trwa różnie w różnych krajach. U nas jest stosunkowo krótki, sześciogodzinny, i potem wysuwa się hipotezę śmierci pnia mózgu i przystępuje się do badań, które mają stwierdzić, że ten chory rzeczywiście w których jest się nie robi. śmierci mózgu. Który się nie robi. Ale nie, no robi się te proste badania typu Brak, stwierdzenia, brak odruchów pniowych, tak już opisywałem, je ja ten z tym tak, tak. kaszlowym, prawda? Brak też reakcji bólowej, na uciskanie tutaj na twarzy. Tutaj punktów, są teraz, tak. tak, tych punktów. I y, y, brak takiego reakt, y, odruchu oczno-mózgowego. To już nie będę go opisywał, ale to jest jeden taki bardziej może złożony odruch. Ktoś który... jest ciekawy, jest procedura na YouTubie. Można sobie zobaczyć, jak wygląda y, procedura stwierdzenia. Śmierci mózgu, śmierci pnia mózgu. Tak. I, I chociaż w definicji śmierci mówi się o ustaniu świadomości, to wcale się świadomości nie, nie bada, bo brak odruchów pniowych wcale nie świadczy o tym, że może nie być żadnej świadomości, prawda? To, to wcale jedno z drugim nie jest jednoznaczne. To nie jest to samo w ogóle. I teraz y, y, o tym, że mu, pień, mózgu nie ma, nie, nie ma czynności, nie, nie wykazuje aktywności, ma świadczyć. Właśnie to badanie bezdechu. Czyli zatrzymujemy respirator i patrzymy, czy chory będzie wy, wykonywał ruchy nadbrzusza, czyli, czyli przepony mięśni międzyżebrowych w celu no, wciągnięcia powietrza, nabrania powietrza, prawda? Przy czym, jak mówiłem, wykonywanie skomplikowanych ruchów rąk i nóg nie przeszkadza stwierdzeniu, że kory nie żyje, a nawet pojawienie się płytkiego oddechu, co jest w tym wszystkim, można powiedzieć, najbardziej drastyczne. Bo badanie bezdechu umożliwia w takim razie stwierdzenie bezdechu u chorego, który płytko oddychał. Ale także powiem, umożliwia zniszczenie jego mózgu. A wszystko, a, 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 a cała ta próba, czyli zatrzymanie respiratora na 10 minut, dodatkowo uszkadza. Mózg pacjenta i może doprowadzić rzeczywiście do nieodwracalnego ustania krążenia krwi w mózgu. Dlatego zapytano kiedyś na kongresie lekarzy w Stanach Zjednoczonych profesora Cisfajna, który był wielkim propagatorem tych kryteriów i pobierania narządów do przeszczepień: Słuchaj, panie profesorze, niech pan nam powie, dlaczego wy to robicie i nakazujecie robić takie badanie? Które przecież choremu może dać tylko dodatkowe pogorszenie zdrowia, bo przecież to ewidentnie uszkadza mózg, a na pewno nie może mu w niczym pomóc. Nie stosujemy przecież badań wobec chorych, które im są szkodliwe dla nich, a nie dają żadnych szans na wyleczenie i, i są bezużyteczne. No on powiedział, no bo gdyby temu choremu podczas pobierania narządów wrócił oddech, to byłaby to katastrofa. Innymi słowy, oznacza to, nie chcemy mieć kłopotu, że. Gdy już pobieramy narządy, wraca choremu oddech, a więc on jak gdyby staje się w myśl naszych własnych definicji na nowo żywy. No bo jak samodzielnie oddycha, to już nie spełnia kryteriów śmierci pnia mózgu, ani śmierci mózgowej w wydaniu amerykańskim, bo to są te, te różnice takie, ale praktycznie to są bardzo, nie ma, nie ma tych różnic. Więc, żeby uniknąć takiego problemu, musimy temu choremu dodatkowo uszkodzić mózg podczas tego badania bezdechu. I wtedy mamy prawie pewność, że ten oddech w czasie operacji pobrania narządów już mu nie wróci. Bo takie przypadki były. Pani Van Norman opisała kilka takich przypadków, że chory, któremu pobrano na już wątrobę, zaczyna sam oddychać. Anestezjolog alarmuje, przecież on żyje, on sam oddycha, ale lekarze mówią, już za późno, już pobraliśmy wątrobę. Prawda? I żeby tego uniknąć, to robi się to badanie bezdechu, które. No, jest badaniem czasami wręcz letalnym, czasami chory już umiera podczas tego badania. Więc żadnej korzyści nie może ten chory, który jeszcze jest żyjący, z tego mieć, tylko niewątpliwie jest to badanie, które służy innym celom. Drakońska próba zaiste. A tak. jak ojciec myśli, y Proszę o jakąś tam swobodną wypowiedź, może nie tylko taką naukową. O co chodzi z tymi transplantacjami? Dlaczego medycyna tak ciśnie na te transplantacje? Przecież można by sprawę rozwiązywać inaczej, można by inwestować w komórki macierzyste, w regenerację narządów, w drukowanie. Dlaczego medycyna tak ciśnie do tego, żeby wydzierać te ciepłe, żyjące narządy? Z ciepłych, żywych ciał. Przepraszam, że to tak źle brzmi, ale taka jest prawda. No oficjalna odpowiedź byłaby taka, bo na tym etapie to jest najbardziej efektywny sposób pomagania chorym, u których doszło do zniszczenia ich narządów, czyli np. Na nerek, czy serca, czy wątroby, czy trzustki, czy płuc. I, yy... z tego biedniejszego, trzeba pobrać narządy dla tego mniej biednego, bo ten biedniejszy, któremu trzeba by poświęcić więcej pieniędzy i uwagi, no, yy, przekracza tę naszą ludzką perspektywę, możliwości szybkiego wyzdrowienia. No to zainwestujmy w tego drugiego. Tak, to jest niewątpliwie. Eugenika. To jest jakaś Eugenika i jakaś inżynieria społeczna. Niektórzy ludzie mają większe prawa, inni mają mniejsze. Ci, co mają większe, mogą otrzymywać nawet wiele narządów czy wielokrotnie. Monerki trzeba przestrzegać na owo wiele razy. Nawet Rockefeller z kolei serce miał David. Przezwiane siedem chyba razy. To jest przedziwne, że on przetrwał w ogóle to wszystko. Ale za każdym razem musiał zginąć kolejny dawca, prawda? Więc się uznaje, że to jest dobrze. Tak, tak W takim świecie możemy żyć. Nie wszyscy mamy przecież równe prawa. Tym ludziom się należą narządy, a tamtym ludziom nie należy się wcale to, żeby ich wyleczyć z obrzęku mózgu. Bo myślę, że ci, którzy otrzymają narządy, ci najbogatsi, również będą prawidłowo leczeni z obrzęku mózgu, bo oni też mogą mieć. No właśnie. Ale już, jest, właśnie. już oni jakoś tam trafią, gdzie tam się naprawdę leczy. Ojciec Jacku, tak ja opowiadałam przyjacielowi, no bo wie ojciec, że ja chodzę z tym tematem, że ja czytam wszystko, co jest. My też prowadzimy wiele rozmów. Rozmawiałam z profesorem Talarem, Opowiadałam mu o tej kwestii i on powiedział, tak dość brutalnie, że chodzi o komfort tych wszystkich bogatych ludzi na jachtach, którzy mogą sobie dowoli niszczyć swoje wątroby, bo w razie czego ich profil antygenowy już jest znany i wiadomo, że są już dawcy. No i w razie czego wiadomo, kogo wziąć że chodzi o interesy tych tak zwanych elit, które. Pod tym względem są bezwzględne, może także z braku wiedzy, bo to nie jest metoda najlepsza, prawda? Ale na, tak, pewno... To nie jest, na pewno nie jest najlepsza, ale tak jest reklamowana i na pewno wielu bogatych ludzi załatwia sobie z łatwością te Że ten system taką te transplantację wspiera. Tak, można nawet. Pojechać do kraju biedniejszego, gdzie, gdzie dawcy oddają nerki, prawda? I się dokonuje tamtego przeszczepienia. Można sprowadzić dawców do swojego kraju, ale raczej się jeździ do Indii czy gdzieś, prawda? Aby pozyskać nerkę, i tam jest już szczepiana. Są różne sposoby robienia. W każdym razie jest dużo też tutaj no, strefy takiego szarego rynku czy czarnego. Ponieważ no, legalnie nie ma sprzedaży narządów, a w rzeczywistości to funkcjonuje. prawda? Kwitnie, Handel. kwitnie, kwitnie. Handel narządami. Ale y, jeszcze, żeby było jasno, y, chory po przeszczepieniu y, nawet nerki y, no, będzie walczył z tą nerką. Znaczy jego organizm będzie dążył do odrzucenia i na ogół trzeba przeszczepiać drugą, trzecią nerkę. Statystyki mówią, taki Norm Barber zrobił kiedyś badania na podstawie literatury dostępnej, znaczy, bo z dokumentacji szpitalnej w Stanach i Australii, i wyszło na to, że nawet jeśli chodzi o nerki, to ci, którzy mają po prostu dializowane nerki, żyją jednak dłużej niż ci przeciętnie, niż ci, którzy mają przeszczepienia nerek. Czy jednak to następuje nie tylko, że nie wydłużenie, ale skrócenie życia u tych biorców? i Wcale nie chodzi tu o ratowanie życia, jak się ciągle mówi. Anerki to najczęściej przeszczepiany narząd, tylko po prostu zmiany jak no, jakości życia. Wmawia się pacjentom, że będą mieli dużo wyższą jakość życia, niż gdy są dializowani, a czasami się zdarza, że jest zupełnie odwrotnie. Znaczy, że chory ma pretensje, że go namówiono do przeszczepienia, do bycia do, do biorcą, znaczy do otrzymania anerki, podczas gdy on właściwie lepiej się czuł jako dializowany. Prawda? Także tutaj bywa bardzo różnie z tym. No ale nerka to powiedzmy, nie kosztuje życia innego człowieka, prawda? No ale też kosztuje, bo, bo rzadko w Polsce od, od wolontariuszy żyjących i zdrowych, y, bardzo niewiele energii, czy w ogóle ktoś pobiera, to jest jakoś z, o, z oporami wdrażane. Natomiast rzeczywiście w krajach skandynawskich i w Wielkiej Brytanii jest dużo wolontariuszy, którzy dają swoje nerki komuś tam w potrzebie. Mm. I no, i te nerki są szczepione, one są wyższej nawet jakości niż nerki pobierane od, chorów, od chorych z diagnozą śmierci pnia mózgu. No bo... Ojciec ja mam taką propozycję, żebyśmy teraz tak pragmatycznie powiedzieli troszkę, żeby się trochę osadzić, jak to tak naprawdę wygląda. Jakie narządy można pobrać od człowieka, w którym momencie? Które od żywych, żebyśmy uporządkowali naszym widzom? No, czy każdemu można przeszczepić każdy narząd, czy, czy można na przykład narządy dziecka przeszczepić dorosłemu? Proszę opowiedzieć, jak to wygląda? To musi być oczywiście zgodność tkankowa, musi być badanie tutaj antygenowe, czy te narządy, chociaż w minimalnym stopniu, są zgodne ze, z, z, właśnie z, z tym, można powiedzieć. Tymi cechami antygenowymi yy, biorcy. I yy, yy, dość masowo się to robi. Yy, no, oczywiście, że. Na to są banki sam... takich, banki, tak, sprzeda, tak. No, a dziecko, jak się że... rodzi, to też ma pobierane te próby. Tak, tak, tak. Wiadomo że oczywiście, że, że serduszko niemowlęcia przeszczepia się niemowlęciu. No bo ono by nie utrzymało przy życiu na przykład dorosłego. Tak samo maleńka jakaś wątroba pobrana od od małego dziecka nie, i raczej pójdzie do drugiego jakiegoś dziecka. Chociaż, Ale od kolei... młodego człowieka można przeszczepić narządy starszemu człowiekowi, prawda? Oczywiście, od młodego jak najbardziej starszemu. No tak. I ta granica pobierania narządów idzie w górę. Kiedyś się wydawało, że tam 40 lat, potem coraz bardziej w górę, ponieważ wydłuża się okres naszego życia i... Też dawca może być już trochę starszy. Jeśli jest w niezłej kondycji, no to yy, właśnie można od, od osoby grubo powyżej 40 lat też pobrać narządy do przeszczepień. Więc w tym sensie również te osoby nie są takie bezpieczne. Jeśli myślą, że tak jest, to tak nie jest. I dlatego warto wpisać się do centralnego rejestru sprzeciwów. Właśnie, podobno tylko parę tysięcy osób jest. w Polsce tylko podobno To jest sprawę. po prostu mikroskala. To jest tak, jakby Polacy jak zwykle kompletnie lekceważyli. To, ponieważ główne media o tym nie bębnią w kółko. Jeżeli główne o tym media nie mówią, to znaczy, że problemu nie ma. W ogóle nie ma czegoś takiego. I to jest mają to, ludzie to, świadomości, słuchajcie, żeby w Polsce nie być chodzącym bankiem narządów i żebyście byli leczeni. Jeśli wam się coś stanie, tak jak powinniście być leczeni, to musicie w Poltransplancie zgłosić... Yy, że nie chcecie być dawcami narządów. Niestety w Polsce obowiązuje zgoda domyślna, o której za chwilę też porozmawiamy. Będziecie wiedzieć, jakie ma aspekty, ale już teraz sygnalizuję, że taki dokument można na stronie poltransplantu pobrać, wypełnić i tam skierować. No i ja bym powiedziała, że z mojego punktu widzenia istoty świadomej, to trzeba ten dokument wypełnić i tam wysłać, bo mamy nadzieję z ojcem Jackiem, że po naszej audycji zrobicie to masowo. Bo wtedy może się uda yy, doprowadzić do zmiany paradygmatów. No, taką mamy nadzieję, nagrywając te audycje. No ja jeszcze... bym chciał, jeśli tak można. Tak? Się proszę, kończyć, proszę bardzo. Bardzo bym chciał, żeby jakoś kiedyś odbyła się jakaś dyskusja na komisji Sejmowej, na Komisji Zdrowia, a tak naprawdę to w ogóle w Sejmie, i żeby y, głosy krytyki pod adresem tej śmierci. Która nie jest śmiercią i nie jest y, zgodna z Figura z, retoryczna. Z, z nauką, tak. Jest figura. Y, tak, y, żeby przynajmniej osoby, które y, w to nie wierzą, mogły na zasadzie pewnej klauzuli sumienia czy z klauzuli religijnej powiedzieć, że, y, że ja chcę, aby u mnie zgon stwierdzono na podstawie kryteriów krążeniowo-oddechowych, a nie kryteriów neurologicznych, po prostu. Ponieważ nie zgadzam się z tymi kryteriami i z tą nową definicją śmierci. Taka sytuacja powinno jest to powinno być prawem wyboru każdego człowieka. Tak. I takie prawo mają Japończycy, takie prawo mają obywatele stanu New Jersey w Ameryce, znaczy w Stanach Zjednoczonych, Ameryki Północnej. I właściwie tylko te dwa kraje. W Watykanie nie ma w ogóle, nie przyjmuje się też definicji śmierci pomóc, tam, tam nie było w każdym razie bardzo długo, chyba nadal nie ma. Natomiast to, to ciekawe, na przykład w Egipcie. W Formalnie istnieje takie prawo jak wszędzie, czyli teoretycznie można by tam tak, takie kryteria stosować, ale w praktyce opór grupy lekarzy spowodował, że się narządów nie pobiera i, tej, ty, i tych kryteriów śmierci nie stosuje. Natomiast właśnie w krajach chrześcijańskich niestety uwierzono w to, że to jest piękny czyn, szlachetny czyn, że mamy wręcz obowiązek bycia dawcą, i na tym się właśnie skończyło. i... Nie ma świadomości, że to jest poświęcanie młodych, często zdrowych, stosunkowo jeszcze zdrowych ludzi, którzy mają obrzęk mózgu, ale których można leczyć, opanować ten obrzęk i ich zrehabilitować i którzy wracają później na studia i zakładają rodziny, bo takich przypadków powodują dzieci. Ma bardzo dzieci. wielu, wiele. Ym, właśnie o tym się kompletnie nie wie. I wszyscy myślą, że po rzeczywistej śmierci, czy ja będę zimny i twardy, i ze mnie wydobędą jakimś cudem ciepłe i bijące serce. Prawda? Bardzo logiczne prawda, myślenie, ale wielu osób wykształconych tak myśli. Wielu moich braci tak myślało. Wiele osób, z którymi rozmawiałem, czasami przez, przez lata tłumaczę, oni mówią: No ale po kilku latach mówią: No ale dlaczego ojciec uważa, że jest niedobrze pobrać narządy po śmierci? Ale usiłowałem wytłumaczyć już od dawna, że to żadna śmierć, ale. To nie dochodzi do świadomości. Wielkiej. Że po śmierci narządy są umarłe, a narządy trzeba pobrać żywe. No tak, one jeszcze może nie są całkiem umarłe w kilka minut po śmierci, tylko że w cztery minuty już to jest taka granica, te zmiany, które zachodzą w narządach ukrwionych dużych, skutek e, tak zwany, ciepłego niedokrwienia, e, ciepłego niedotlenienia, to jest warm ischemia po angielsku. Po czterech minutach te narządy już są uszkodzone tak, że nie nadają się do przeszczepień. No Czyli jak człowiek umra, umarł, to by natychmiast trzeba go rozpróć i natychmiast wyciągnąć narządy w ciągu czterech minut, bo później już się nie będą nadawały do niczego, gdyby ustało krążenie, prawda? Więc dlatego w rzeczywistości to musi być ktoś, kto ma normalnie działające, bijące serce, dobrze musi być ukrwiony i wtedy się pobiera od niego narządy, na końcu samo serce. No właśnie, to wróćmy jeszcze do mojego pytania. Ja chciałam dopytać, czy rasa ma znaczenie, czy można osobie białej przeszczepić na przykład narządy Chińczyka, czy, czy... są takie przypadki. Ta zgodność tkankowa nie jest ściśle rasowa. Nie okay. jest ściśle rasowa. Tak, tak. I które narządy jeszcze proszę przypomnieć, które narządy, no wiadomo, że serce, płuco, wątroba. Najczęściej nerka, mm -hmm. na drugim miejscu wątroba, której można też pobrać część i nie zabić dawcy, ale na no Właśnie trzeba o tym wspomnieć, że to pomaga i dawcy i biorcy, jeżeli się cząstkowy przeszczep zrobi. Tak przynajmniej napisano w opracowaniach, z którymi miałam kontakt. To znaczy, to biorcy, dawcy to właściwie nie pomaga, ale nie zabija go i on może, te, ta wątroba mu odrasta, można powiedzieć. Ryzyko jednak ponosi zawsze, bo to mm -hmm. jest narząd, który jest, trud, jest bardzo trudny do operowania. Japończycy, którzy właśnie mieli ten problem, że brakowało im dawców, bo tam niewielu dawców jest, to oni opracowali technologię taką, żeby pobierać część wątroby od żyjącego dawcy. Który jest wolontariuszem de facto często rodzic wobec dziecka czy krewny wobec krewnego itd. Yy, yy, więc ta wątroba oczywiście yy, trzustka. Oczywiście, jeżeli pobierzemy całą wątrobę, to, to człowiek, człowiek, któremu dawca, dawca nie żyje. Dawca umrze niech niechybnie. Yy, no i też oczywiście trzustka jest yy, często przeszczepiana stosunkowo. Yy, o wiele rzadziej niż kiedyś robi się przeszczepienia serc, bo okazało się, że większość tych zabiegów, które zrobiono, skróciła życie biorców, a nie przedłużyła, więc bardzo ograniczono te przeszczepienia do tych, którzy mają no już wyjątkowo kiepskie te, to swoje serce, które, no, które Pan Bóg im dał. No i wtedy właśnie się przeszczepia również serce. No, przeszczepia się też rogówkę. Ale to jest taki właśnie to jest taka mało ukrwiony narząd powiedzmy i czy część ciała i, i dlatego to nawet po rzeczywistej śmierci możemy zrobić prawda odczekać trochę i jeszcze będzie można pobrać. Kości, powięzi, skórę. a skórę. Potem właśnie po rzeczywistej nawet śmierci jest jeszcze mnóstwo rzeczy do pobrania ewentualnie, czyli właśnie kości, chrząstki, powięzi ścięgna skóra. To wszystko ma ogromną wartość na rynku tej medycyny, jaką? Jaką? medycyny kosmetycznej. Ja dokładnie cen nie powiem, ale to wszystko jest, jest bardzo drogie ogólnie biorąc. Ja się dowiedziałam, że taki magazyn ludzki chodzący no bo z punktu widzenia tych zasad transplantologicznych, to taki człowiek, to taki chodzący magazyn części zamiennych, prawda? To między milion osiem a 2 miliony dolarów trzy lata temu. No W Stanach takie dobry ceny business, dobry tak biznes, dobry biznes. Tak, tak, tak. No bo tyle można wycisnąć. Ja nie wiem, czy tu chodzi o same narządy, ale też. O koszty tych operacji, gdy je pozyskujemy i szczepiamy, to łączny biznes, który jest uruchamiany, to są właśnie te miliony dolarów, prawda? A wszystko dzięki temu, że jednak te narządy i części ciała są pobrane. Także to jest taka medycyna, jak to nazwa non-barwem, kanibalistyczna, już obecnie. Ale, ale to są dwa poziomy. To znaczy te, mimo wszystko te. Te rzeczy, takie jak na przykład skórę, można pobrać od, rzeczy, od osób, które już rzeczywiście zmarły, których upłynął ten czas obserwacji, a jeszcze nie doszło do takich wtórnych uszkodzeń, bo te narządy są mniej ukrwione i bardziej odporne na, nie, na niedotlenienie. Skóra na przykład, czy powięzi, czy ścięgna, prawda? I te, to możemy od osoby rzeczywiście zmarłej to się robi. E, zresztą takie wstrząsające filmy ukraińskie były na ten temat. U osób, które, które zmarły, ale dopiero co zmarły, natychmiast pobiera się to wszystko, prawda. Na Ukrainie jest ogromny handel. Był w każdym razie i, i możemy przypuszczać, że nie przestał istnieć. Nawet wojna raczej temu sprzyja, że firmy z zachodu właśnie tam polują na kości długie, na chrząstki, na skórę, na inne rzeczy. Także z tego chorego tak niewiele zostaje, że trzeba tam rurki aluminiowe wstawiać, żeby on tak kształtem. Przypominało siebie, prawda, po pobraniu tego wszystkiego. Ale to jest ten etap, jak mówię, który możliwy jest po rzeczywistej śmierci. Ale to, co jest najbardziej drastyczne, to jest zamiast leczyć chorego w obrzęku mózgu, biernie patrzymy, jak się on, ten obrzęk pogarsza, jak stan chorego się pogarsza. Oznajmiamy bliskim, że nic się nie dało zrobić i, i przystępujemy ze zgodą albo bez zgody. Jeżeli jest wymagany, nie wymagana zgoda, to może być bez zgody, chociaż na ogół rodziny protestują. Ma się do pobrania narządów. I... Nie padzieliśmy o twarzy, tak? Do przeszczepu też. A, przeszczepienie całej twarzy oczywiście Aha. też uznano za wielki sukces. Ja tylko ciągle myślę o tym, co z tym biednym biorcą się dzieje, już abstrahując od dawcy, jeśli dojdzie do odrzucenia te, tego przeszczepu twarzy. Jeżeli ta przeszczepiona twarz zacznie być odrzucana i ten organizm będzie, prawda, ten chory będzie w stanie takim, że. No, ta twarz będzie wręcz niszczona, prawda? Znaczy ta skóra na tej twarzy. Nie wiem jak to w praktyce wygląda, bo o tym się trudno dowiedzieć, bo widzimy tylko chorego, póki ta twarz jako tako wygląda, a potem on znika. Już nie wiadomo gdzie się podział, prawda? Mimo że utrzymuje się go w głębokiej immunosupresji, żeby nie odrzucał przeszczepu, to jak ojciec wspomniał on... wcześniej, najczęściej w końcu ten przeszczep odrzuca, tak? Tak, bo organizm twardo będzie do tego dążył, prawda? Całkiem nie można wyłączyć układu immunologicznego, ponieważ ten pacjent by umarł z powodu banalnej jakiejś infekcji, prawda? I tak, jest to taki AIDS-like syndrom, to znaczy zespół podobny do AIDS-u, czy AIDS-a, prawda? znaczy ten chory ma bardzo osłabioną odporność. Także nigdy nie będzie do końca zdrowy, taki chory po przeszczepieniu narządów. Czyli jego życie, wbrew temu, co się mówi przed transplantacją, nie wróci do pełnego gazu, do pełnego swingu? Nie, 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 nie wróci. Dlatego na pewno lepsze byłoby skupienie się już na możliwości stosowania chorób komórek macierzystych do no, różnych rzeczy, prawda, które są, ale w każdym razie do regeneracji narządów, prawda, przez pobudzanie chorób komórek mhm. macierzystych. I ich przeszczepianie ewentualnie. Więc to jest, to jest to obiecujący kierunek w medycynie. On by się prawdopodobnie dużo szybciej rozwijał już dalej był, gdyby właśnie nie to, że weszliśmy tą ślepą uliczkę transplantologiczną, która wydawało się, że to jest tak obiecująca, i uwierzono w te slogany, że, że to rzeczywiście jest hit w medycynie, a w rzeczywistości uważam, że to jest no właśnie taka ścieżka. No właściwie od początku no obarczona jakimiś błędami. Czyli na potrzeby pasi brzuchów na jachtach yy, yy, rozkręcono jakiś rodzaj biznesu, który zmienił świadomość taką powszechną. No, nie bójmy się tego słowa, my jesteśmy no tak. yy, yy, karmieni iluzją, prawda? I w niej tkwimy. Tak, no i, w, i wmawiano się tam, że i to jest tak, gdyby to, że człowiek powoli przestaje być właścicielem swojego ciała. To znaczy właściwie dostęp do, i do jego ciała, i prawo do jego ciała ma, mają różne gremia, ma państwo i, i, służ, i tak zwana służba zdrowia czy, czy ochrona zdrowia, czyli lekarze. Niekiedy nawet wtedy, gdy ja się z tym kompletnie nie zgadzam, wbrew mojej woli, prawda? Tak jest, tak jest. No dobrze, następny konkret teraz bym chciała jak się prowadzi pacjenta po urazie mózgu, czy każdego się ratuje i leczy najpierw, bo po rozmowie z Beatrice Delorme, z dr Beatrice Delorme, wiem, że już po przybyciu tego pacjenta do szpitala, tak właściwie rentgenolog podejmuje wstępną decyzję, jak sprofilować dany przypadek, czy w ogóle opłaca się danego człowieka leczyć, czy też nie. To wszystko dzieje się uznaniowo. I nie ma w tym zbyt wiele humanizmu, dlatego że leczenie należy się każdemu. Bardzo proszę o konkret. Właśnie tak to, to wygląda, i y, można tak powiedzieć, że y, właściwie y, od początku uwaga lekarzy jest skupiona na tym, że chory z, z dużym urazem mózgu, niskim stosunkowo niskim wyników z hali bo to się tak ocenia na ogół powinien być dawcą. Już się myśli o tym, że raczej będzie dawcą, zamiast energicznie leczyć tego chorego, skupić się na leczeniu obrzęku mózgu i tego chorego wyratować,. Prawda? I, I taka jest mentalność i takie, jest, takie są przyzwyczajenia i tego się wymaga od lekarzy. Gdyby jakiś lekarz się temu sprzeciwiał, to prawdopodobnie, Grozi mu, grożą mu duże konsekwencje. Dlatego chętnych nie ma. System działa, a nawet powiedzenie tego przez lekarza, co my w tej chwili mówimy, no kończy się w, no, zawieszeniem prawa do wykonywania zawodu, czyli na jakiś czas rozłożoną w czasie śmiercią, można powiedzieć, cywilną lekarza, no bo lekarz nie leczący, nie ma z czego żyć i. I stopniowo no, odchodzi od swojego zawodu. Prawda? Ale co gorsza, odmawia też swoich usług pacjentom, których mógłby wyprowadzić, przywrócić do normalnego życia, jak profesor Jantalar, który jest w tej chwili w takiej fazie zawieszenia mu prawa do wybudzania ludzi, ja to nazwę po imieniu, tak normalnie. Tym ludziom odebrano prawa do skorzystania z umiejętności, wiedzy i doświadczenia profesora Jana Talara na rok, tylko dlatego, że profesor Talar zakwestionował paradygmat śmierci mózgowej. Dokładnie no, no, tak, dokładnie tak. No. Dokładnie tak. Najwybitniejszy był... specjalista, jakiego można sobie wyobrazić. Tej no i oceniała go komisja złożona z lekarzy innych specjalności, którzy nie mają nic wspólnego z neurologią, czy neurochirurgią, czy też z leczeniem chorych w śpiączce, czy ich rehabilitacją. Więc trudno mówić o ich wiedzy w tej dziedzinie, a jednak ich zdanie jest ważniejsze niż profesor, zdanie profesora Talara, który przedstawiał zawsze na tych swoich procesach obfity materiał empiryczny, czyli to, jak leczył swoich chorych, pokazywał ich przypadki. My też pokażemy. Będziemy mieli bardzo miał ten... efekty miały, miały w leczeniu czasami osób, które miały naprawdę duże uszkodzenia mózgu. To jest godne podkreślenia, bo część chorych, z tych chorych ma rzeczywiście duże uszkodzenia mózgu. To jest mniej więcej 40%. A profesor Taler, nawet spośród nich, sporą część rehabilitował z sukcesem. Czyli zdolności reha no, takie do. Mm, odnowy mózgu do plastyczność mózgu jego regeneracja jest możliwa. Stwierdzono to, odrastają aksony, odrastają czyli wypustki nerwowe stopniowo. Chory musi być bodźcowany, musi być od dobrze razu, Od razu po przyjeździe do szpitala musi być prowadzona procedura. Profesor Talar opracował swoją autorską metodę tego właśnie postępowania wobec takiego chorego. No i Udowodnił swoją pracą, że możliwe są ogromne zaskoczenia, czyli te złowieszcze przekonania, że jak człowiek nie ma ćwierci yy, mózgu, bo profesor Talar pokazywał mi takie przypadki, miał. Tak, że to się skończy tylko i wyłącznie nieodwracalnie na stole operacyjnym yy, w charakterze dawcy dla tego człowieka. Tak? Więc profesor Talar udowodnił, że nie możemy być pewni, że tego człowieka nie wyratujemy, jeżeli, podejm jeżeli podejmiemy odpowiednie działania. No tylko klucz do wszystkiego właśnie w podjęciu tych działań, a tych działań się nie podejmuje, jeśli ocenia się ten uraz jako masywny i nierokujący. To jest takie. Uznaniowe, wpisane w ten załącznik, więc nikt z tym nie dyskutuje. Studenci medycyny są uczeni, że to jest prawidłowe i mądre i należy się śmiać ze wszystkich, którzy to kwestionują. Są utwierdzani w tym paradygmacie i boją się nawet wyrwać za tego elektrycznego pastucha i powiedzieć, że mają może inne zdanie. Ale po lekturze książki ojca wiem na pewno, że ta cała sprawa z tym pacjentem w śpiączce i rzekomo świadomością, która go opuszcza, no to nie jest taka oczywista, bo nie mamy pewności, już to też powiedzieliśmy, że ten pacjent stracił kontakt ze swoją świadomością i że należy przestać go leczyć. Tak? Ja bardzo zafascynowana jestem tą historią z Olpidemu którą ojciec opisał, która to y, procedura podania tego zolpidemu, to jest środek nasenny, powodowała, że pacjenci, którzy byli w tej śpiączce, na no cztery godziny się budzili i można było z nimi porozmawiać, dowiedzieć się, jaki hmm. ma pogląd na swój stan. Bardzo proszę o tym opowiedzieć, bo to y, historia, która jest prostym dowodem na to, że procedura śmierci mózgowej, czy procedura... Y, czy założenie, że świadomość jest nieobecna, to są błędne paradygmaty? Dla mnie to jest prosty dowód. Tylko że tu chodzi nie, w tym przypadku chodziło o chorego w stanie wegetatywnym, a nie chorego w śpiączce połączonej z bezdechem, która jest przyjmowana za symptom wystąpienia śmierci pnia mózgu chorzy w stanie wegetatywnym oddychają samodzielnie, ale sam, ale, no i wielu chorych przechodzi w ten stan, bo ten, trzeba za, zauważyć, że u profesora Talara prawidłowo bodźcowi chorzy odzyskują oddech po trzech, czterech dniach, bodźcowani chorzy, a wybudzają się często po tygodniu w bardzo, bardzo ciężkich stanów, czy czy, 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 czy trochę dłużej, prawda? I takiemu człowiekowi zabroniono to robić przez rok, Słuchaj. Tak. To jest to, to jest sprawa właśnie tego powrotu oddechu. Ale u niektórych chorych oddech powraca, a ten chory się jednak nie wybudza jeszcze, jeszcze nie ma z nim kontaktu. On może słyszeć, może rozumieć mowę, ale nie potrafi tego wyrazić. I to jest chory w stanie właśnie yy, wegetatywnym. To też jest zła nazwa, to było, powinno być jakaś inna, ale ona się przyjęła, bo on nie jest. Wegetatywność to jest cecha roślin, nawet nie zwierząt, czyli jest takie obniżenie rangi tego pacjenta przez taką nazwę prawda? i jego odczłowieczenie. Ale taki chory wydawałoby się właśnie bez świadomości, albo że w każdym razie, że stan jest nieodwracalny. Jeśli zastosowano właśnie taki prosty stosunkowo lek z olpidem, okazało się, że chorzy się wybudzali na, czasami na kilka godzin, nawet potrafił oglądać telewizję, łapać piłkę i tak dalej. Więc to wybudzenie okazało się możliwe. Do tej pory wydawało się, że chory, który długo jest w stanie wegetatywnym, że trwale i stuprocentowo utracił świadomość. Okazało się, że to, się to nieprawdą. Potem stosowano już też inne leki wobec innych chorych, i to takich przypadków opisano już więcej, kiedy farmakoterapia mała, tą. Niemożność nawiązania kontaktu z chorymi w stanie wegetatywnym. No to, to, tak to dobrze, to znaczy, że my nie możemy mieć pewności, że chory nie odzyska świadomości prędzej czy później. Oczywiście, że Taki tak. wniosek można wywieźć, prawda? Oczywiście, że tak. Oczywiście do tego jeszcze jest tak, że większość chorych stosunkowo szybko, jak są dobrze leczeni, dobrze traktowani, rehabilitowani, bodźcowani. Tu profesora Talara właśnie w ciągu kilku dni wraca. Samodzielny oddech, najpierw po tych, w tych śpiączkach, a potem już ten chory, teraz już formalnie w stanie wegetatywnym, jest dalej rehabilitowany i na ogół otwiera oczy po jakimś czasie i się zaczyna wybudzać. Prawda? I to jest taka wręcz rutyna u profesora Talara. Rzeczywiście zdarzają się przypadki, kiedy, kiedy jest trudniej, kiedy ten postęp chorego jest gorszy, bo bywają jednak takie uszkodzenia mózgu albo jest też i to efekt wieku, że to wszystko idzie z oporami. To nie jest tak, że wszystko idzie zawsze gładko. Zawsze to jest walka o chorego, ale szanse są ogromne, potencjał, zwłaszcza młodzi ludzie, mają ogromny i widać, jak to warto tymi ludźmi się zajmować, ponieważ większość z nich wraca do dużego stopnia sprawności. Czyli na nie można odmówić leczenia komuś, kto na pierwszy rzut oka wygląda na słabo rokującego, bo nie możemy A, mieć... Oni pewnie. wyglądają naprawdę źle. Jak są zaniedbani, to jeszcze mają y, odleżyny. No, mogą wyglądać jak kościotrupy, bo czasami taki chory w polskim szpitalu przy zaniżonej narmi, bo ciekawe, że tych chorych się źle karmi i się ich nie dożywia. Tak, jakby mieli zamiast ich karmić mocno i tak dalej, bo uszkodzony mózg, i, a w dodatku są odle odleżyny, to wymaga ogromnej ilości białka, bo wesoltara daje takim chorym 12 żółtek dziennie. A w polskim szpitalu otrzymają na przykład dwa, czyli jedną szóstą tego, co powinni. No, trudno się dziwić, że ten chory się nie poprawia wtedy, nawet z powodu niedożywienia. Mamy w ogóle też, problem się, nie, też się, się chyba poprawia. nie budźcuje przysadki, tak? Bo się nie y, suplementacji hormonalnej nie prowadzi, prawda? Też jest też y, sprawa w ogóle suplementacji hormonalnej to jest osobny temat, oczywiście y, hormony T3 i T4 to z kolei właśnie w śpiączce, w tym pierwszej fazie powinniśmy podawać. I inne hormony aby chory szybko z tej ciężkiej śpiączki wychodził, a później właśnie karmić, bodźcować, stworzyć atmosferę pozytywną, mówić pozytywnie, bo ci chorzy często słyszą i rozumieją mowę i się mogą załamać, gdy słyszą, że ten chory nie ma żadnych szans, a tymczasem oni, jeśli się im daje nadzieję, sami się jak gdyby włączają wolitywnie w to wszystko i zaczynają współpracować coraz lepiej i Potem wychodzą z tego stanu. Mówię już teraz o stanie wegetatywnym, który przechodzi w stan świadomości minimalnej, czyli mi, minimalnie świadomy, minimal conscious state. Po angielsku to wprowadzono w 2002 roku, bo zauważono, że część chorych niby w stanie wegetatywnym jednak przejawia wyraźnie już obecność świadomości, chociaż niekonsekwentnie, nie zawsze, ale jednak na tyle wyraźnie, że można mówić, że to jest stan świadomości jakiejś. I wprowadzono taki zespół zwany stanem świadomości minimalnej. W 2002 roku taka grupa lekarzy amerykańskich, no właściwie międzynarodowa się tym zajęła. Także mamy postęp wiedzy i umiejętności w tym wszystkim. Mamy, jeśli chodzi o pacjentów w stanie wegetatywnym, to umiejętności leczenia, bodźcowania, rehabilitacji wzrastają. Natomiast ciągle nie, lekarze nie mogą publicznie zakwestionować, przynajmniej w Polsce, a w innych krajach z trudnościami, chociaż tam jest dużo łatwiej. Choćby na przykład w Stanach Zjednoczonych o tym mówić. Nie ma taki, takiego kagańca, jaką są izby lekarskie w Polsce, które przypominają jakieś sądy kapturowe czy trojki, jakieś tam re rewolucyjne w Rosji, i które na nic się nie oglądając potrafią zamknąć usta profesorom, również profesorowi Frydrychowskiemu, który Friedrychowskiemu, który czynnik, czujnik ciśnienia śródczaszkowego, bezinwazyjny, choćby za to powinien być noszony na rękach. Dokonał ilość tam wynalazków, patentów, jest autorem patentów i mnóstwa prac naukowych, a tymczasem też zabrano prawo wykonywania zawodu. To są luminarze medycyny, to są, tak, to są ludzie, którzy mają obowiązek dokonywać odkryć, informować o nich i propagować je w świecie medycyny, więc im się po prostu. To są zakłada... nasi najlepsi lekarze którym tak. się zabiera prawo wykonywania zawodu, zamiast postawić ich na piedestale. Więc do takiego odwrócenia skali i w ogóle wartości do, się, się dopuszczają no, nasze izby lekarskie, że to jest i nasze władze w ogóle, że to jest wręcz nie do uwierzenia. Tak no, na wizytę u lekarzy, którzy pogodzili się z utratą uprawnień, czeka się bardzo długo, o wiele dłużej niż um, u tych, którzy te uprawnienia pieszczą i przestrzegają procedur, z którymi się często wewnętrznie nie zgadzają, bo opisał ojciec w książce i profesor Talar też, że yy, wśród lekarzy też nie ma przyzwolenia stuprocentowego na akceptację śmierci mózgowej, tego paradygmatu, prawda? No, tak, 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 tak. Ale są do tego zmuszani, żeby to zaakceptować i. Część z nich to nie wierzy, ale publicznie się nie wypowiada, bo chcą po prostu pracować jako lekarze. Nawet ci, którzy wykonują to wszystko, prawda? Ci sami transplantolodzy też nie chcą być dawcami z reguły i. E... paru tysięcy sprzeciwów, zapewne są wszyscy polscy transplantolodzy, tak obscęcki? Tak, tak, tak. tak. tak Dobrze, teraz zadam bardzo trudne pytanie. Bardzo proszę o taką w miarę jednoznaczną odpowiedź, jeśli chodzić będzie w stanie. Czy istnieje jakakolwiek sytuacja, w której moglibyśmy być w 100% pewni, że pacjent na skutek danego ciężkiego urazu na pewno umrze i z czystym sumieniem moglibyśmy pobrać od niego narządy dla kolejnego pacjenta? Ale ja uważam, że nie ma takiej sytuacji, bo póki żyje, nie wolno nam go dobijać, choćby. Choćbyśmy nawet byli przekonani, że on umrze. Czy mamy prawo dobijać pacjentów? Czy zadaniem lekarza jest, jest eutanazja, choćby tych, którzy skądinąd mają minimalne szanse na przeżycie? To nie jest zadanie lekarza. Prawda? Zadaniem lekarza jest leczenie chorego. A I niedokonywanie nie eugenicznego wyboru, że lepiej tego zabić, bo jest słabszy, chwilowo, i wspomóc tego, który jego zdaniem ma większe szanse, tak? No, no tak. To mówi to o tym czelakajskim wyborze w cudzysłowie. To już jest wchodzenie właśnie na obszar taki, który jest niezgodny z przysięgą Hipokratesa, który był poganinem, ale który rozumiał, że lekarzowi nie wolno zabijać pacjentów, bo inaczej nie będzie już tak naprawdę lekarzem do końca. Ja myślę, że to nawet nie kryterium religijne, tylko takie zwykłe humanistyczne. Jeżeli decydujesz się być lekarzem, to Twoją rzeczą nie jest dokonywać wyboru, kogo leczysz, chociaż czasem nawet się to zdarzy, kogo zabijasz, a kogo leczysz, tak? To, to nie jest Twoja rola, człowieku, lekarzu. Twoją rolą jest leczyć. Na szczęście mamy też wspaniałych lekarzy. No i no, Większość to są ludzie, którzy naprawdę się poświęcają dla chorych. Ale system stworzono, ja bym powiedział. Ten bardzo przeszkadza, tak, prawda? Tak. Który niszczy samych lekarzy i niszczy ten zawód, który kiedyś nazywano wolnym zawodem, coraz mniej wolny jest ten zawód, prawda? Wchodzą jakieś dyrektywy, których lekarz, którym, którym się lekarz ma posługiwać i które nad nim dominują, nawet jeśli on wie, jak należy leczyć, to zmusza się go do tego, aby leczył inaczej, prawda? No właśnie, albo żeby Chyba nie rok. Tak. Bo albo teraz, nie leczy. teraz sobie porozmawiamy właśnie o przypadku żyjących zwłok. Tak? Przyjeżdża taki pacjent, co do którego już podjęto decyzję na początku, że on nie rokuje w cudzysłowie, no i się go już prowadzi jako dawcę do przeszczepu. Jak to technicznie wygląda? Wtedy się właśnie podaje te środki, te sedatywne. Jak, jak to wygląda? Czy, no zawsze musi być jak się chroni te organy? Wstępnej. Zawsze musi być okres obserwacji wstępnej. Potem stwierdzamy, że, no, że ten chory stracił świadomość. Można zbadać właśnie to w skali Glasgow. U nas w Polsce uważa się, że jakieś 6 punktów to już chory jest w bardzo ciężkiej śpiący i możemy wysunąć podejrzenie śmierci pnia mózgu i potem dokonać... Czyli podejmuje się decyzję, że on stracił świadomość, nie wykonując mu często krocie EG, tak? Najczęściej. No prawie nigdy. Aha, czyli podejmuje Nie się. a o tej ja utracie kontaktu ze świadomością na jakiej podstawie? Na, podstawie? na tej podstawie, że jest taki sposób badania świadomości na podstawie reakcji na światło, na, na dźwięk i na reakcje bólowe, na bodźce bólowe, daje to w sk skali Glezgą maksymalny wynik 15 punktów, tak jak my w tej chwili ufam, że mamy 14, 15. Ale jeśli chory ma 7, 6, 7, 8, to już w Polsce uznaje się. Głębokiej śpiączce można u niego wysunąć podejrzenie śmierci pnia mózgu, a w rzeczywistości, gdy leczymy, tak jak mówiliśmy, w sposób energiczny, Od z obrzękiem mózgu, to nawet gdy ma najniższy wynik w tej skali, czyli trzy punkty, i tak mamy 60% dobrych wyników leczenia. No, czyli do... czyli skazanie tego człowieka na początku jest bezpodstawne. I wyklucza już właściwie leczenie, już się go nie tak. leczy. I Chodzi ta postawa nihilizmu terapeutycznego, obserwacji chorego. Jak on się pogarsza, obserwacji, jak obrzęka. Czekanie, w ogół, czekanie, aż się pogorszy jeszcze bardziej, tak? Tak, aż spokojnie stwierdzimy brak odruchów pniowych, brak od, oddechu, czyli bezdech, nawet jeśli płytko oddychał, notabene, prawda? Nawet jeśli, no, nawet jeśli czasami jest tak, że chory zaprobuje podłączony do respiratora włącza swój autonomiczny rytm oddechowy. Mimo to uważa się, że on skoro że w ogóle korzysta z respiratora, świadczy o tym, że ma stan bezdechu. Co jest też ewidentną taką nieprawdą, prawda? Więc to czyli jak gdyby jest takie zmierzanie w kierunku stwierdzenia śmierci pnia mózgu, czasami naciągając nawet obserwowane objawy, czasami jest na przykład leniwa reakcja na światło, a i tak się mówi, że ten chory ma śmierć pnia mózgu, no bo, no bo tak, prawda? bo ten objaw jest taki mało znaczący i mało wyraźny. No i wtedy się pojawia ta figura retoryczna żyjących zwłok, która już zwalnia lekarza z obowiązku leczenia, prawda? To, to jest. No, tak... po, po stwierdzeniu śmierci pnia mózgu, yy, yy, respirator wentyluje zwłoki, tak, tak kiedyś w załączniku brzmiało, i to się bardzo trwaliło w języku polskich lekarzy. Czyli że to są zwłoki z bijącym sercem. To jest wszystko zapożyczone z języka angielskiego. I no i takie, takie stwierdzenia już się stosuje. Tak się tłumaczy rodzicom, na przykład dzieci. Straszne. Czyli jeszcze sobie to uporządkujmy. Żeby pobrać te kluczowe narządy ze zwłok. Czyli na przykład człowiek ma straszny wypadek, urwało mu głowę. Cztery... To się nic nie od niego nie pobierze. Tak, bo to w cztery minuty by trzeba zrobić. Czyli tak właściwie. Jak mu miejscu, urwało głowę, tak? jak mu rozpłatało głowę, to we w temu, co wszyscy myślą, ten z tego chorego się co najwyżej pobierze, w skórę, kości. Ale po na to, pewnie to, nie, te to oprawdziłeś... narządy. No dobrze. Tak, czyli, czyli przepraszam, ze zwłok hy, nie można pobrać kluczowych narządów, powiedzmy to. Hy, żyjących narządów. Absolutnie nie. Nie ma czegoś takiego. Tak, że, że oczywiście, czyli ze zwłok można pobrać martwe narządy, a nie narządy zdatne. Znaczy nie, narządy, które wymagają bardzo niskiego ukrwienia i które są odporne na niedokrwienie, to właśnie no, skóra na przykład. Prawda? Tak, ale ja mówię o tych kluczowych, czyli wątroba, płuco, tak, serce. Nie da się tych narządów, powiedzmy to jasno, nie da się takich narządów pobrać ze po zwłok. Czyli po to jest. Co jest konsekwencją y, tej wypowiedzi, tego stwierdzenia? Do, dośpiewajcie sobie sami, y, bo. Y, no dobrze, to ja się ojca o to zapytam. To się pobiera te narządy od żywych ludzi, a prawo pro chroni y, proceder w pełni legalnej eutanazji? Chcecie mi odpowiedzieć? Jeżeli prawo uznaje, że te osoby są martwe, no to są z definicji martwe. Nawet jeśli się ruszają, jeśli słyszą i tak dalej, jeżeli wracają do zdrowia, Mimo wszystko są martwe. J.H. McMath w Kalifornii została uznana za zmarłą. W New Jersey stwierdzono, że żyje. Potem w Kalifornii znowu uznano, że jednak chyba, że, znaczy, że żyje mimo wszystko. To był, ale to był co prawda jeden jedyny przypadek, kiedy u chorego, który w sądownie już był stwierdzony zgodnie z prawem i zasadami medycyny współczesnej, to jak, które są takie, jak mówiliśmy, yy, stwierdzono zgon, a potem stwierdzono, że, yy, że ten pacjent żyje czyli wycofano się z diagnozy śmierci. Ale to był taki jedyny przypadek właśnie, który znam. Natomiast z, zawsze jest to zgodne z prawem stwierdzenie fikcyjnej śmierci. No Jeśli tak. po, potem ma być pobranie na żonę. No czyli, ja przepraszam, to ja będę tutaj po stronie moich słuchaczy. Czy gdybym... Muszę to dyplomatycznie zrobić. Gdybym postawiła pytanie, czy pobranie serca, płuc, wątroby, trzustki to jest rodzaj morderstwa eugenicznego? Czy to byłoby uzasadnione pytanie? No jest to na pewno rodzaj zabójstwa. Eugenika ma na celu może eliminowanie ludzi gorszych z populacji, więc ja bym tego słowa nawet nie nazywał. Ale oni nie, nie czemu... muszą być gorsi, prawda? Bo oni mogą wrócić do pełni funkcjonowania. Oni Nie są gorsi, oni byli często wybitni, wybitnymi ludźmi, tylko mieli wypadek właśnie. po prostu drogowy na ogół albo coś podobnego. I y, 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 Więc to nawet nie nazwałbym może eugeniką, tylko po prostu no, poświęceniem życia tych pacjentów dla dobra innych, prawda? czyli zabiciem ich. No właśnie, to teraz, to teraz po drugiej stronie stańmy. Stańmy. Y żeby zobaczyć punkt widzenia biorcy. Już ojciec powiedział, że życie biorcy po przeszczepie nie jest różowe, że nie odzyskuje pełni swojego wymiaru. Pełni zdrowia po prostu. No i właśnie, pomyślmy chwilę, czy, czym jest życie biorcy, po transplantacji serca, bo to, że często zmienia się osobowość takiego biorcy, bo serce ma niezwykle silną energetykę, to, że częstokroć bardzo wiele aspektów powoduje, że to życie jest ciężkie, no wydaje się, powinno. Spowodować jakieś zastanowienie, czy to robić, ale ja wiem, że ojciec ma na ten temat dość radykalną opinię. Czy byłby ojciec w stanie ją wygłosić? No, skoro powiedzieliśmy już tyle, to i to warto powiedzieć, że chorzy po przeszczepieniu dużych narządów może najbardziej po przeszczepieniu serca, bo to jest największy to jest narząd, który ma nie tylko układ autonomiczny swój, który reguluje jego bicie, ale też taki rodzaj układu nerwowego, taki rodzaj jak do pewnej sieci neuronowej na, właśnie na mięśniu sercowym, który powoduje, że mięsień sercowy wysyła falę elektromagnetyczną niosącą informację, trzeba przyznać tutaj, wielokrotnie, kilkadziesiąt razy silniejszą niż, niż fale mózgowe, więc serce jest rzeczywiście niezwykle aktywnym takim emitent, emitentem emiterem. informacji, emiterem hmm. informacji, i y, 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 y jeszcze jest taka sprawa, już tak, abstrahując od wielkich teorii, zdarzają się takie przypadki, że biorca zmienia swój, y, y, swoją osobowość bardzo mocno po, po, y, po tym, jak, jak przeszczepiono mu serce. Na przykład, jakaś pani, która nigdy nie chodziła do baru, to po przeszczepieniu serca popędziła od razu tam pić piwo. Inna widziałem na filmie takim specjalnie amerykańskim o, ty, o tym problemie pięknie zadawała ciosy karate bez taka 60 latka jakby całe życie to ćwiczyła, a w życiu nie ćwiczyła karate. Tak te ciasy w powietrze, ale tak fachowo, że ja bym nigdy w życiu tak nie, nie umiał zrobić, nie, bo nigdy tego nie trenowałem. I i takich przypadków mamy całkiem sporo, że coś radykalnie się zmienia w w życiu tych ludzi, którzy pobrali, którzy, którzy, no, którym przeszczepiono serce. Też był przypadek, że przeszczepiono komuś serce samobójcy, ten człowiek miał później myśli samobójcze i też popełnił samobójstwo, ten biorca. Także widzimy jakieś takie rzeczy, to odpisali już specjaliści, to na ten temat powstają prace naukowe, ale można powiedzieć, że powstaje pytanie, czy nie zachodzi tutaj do jakiegoś zdwojenia osobowości, czy przy tym biorcy przypadkiem nie przebywa ten dawca, któremu nie pozwolono umrzeć? Bo może to brzmieć trochę horrendalnie, ale śmierć to jest definitywne rozdzielenie duszy i ciała. Jeśli taki duży narząd jak serce ciągle żyje, to możemy przypuszczać, że no dusza nieśmiertelna i z tym powiązana jako świadomość człowieka, już w tym innym wymiarze, o którym mówiliśmy przy okazji doświadczeń bliskich śmierci, bliskiej śmierci. Że, że to wszystko powoduje, że nie dochodzi do śmierci dawcy, tylko on jakby przebywa przy tym swoim biorcy. Pamiętam przypadek chorego, którego przywiózł profesor Religa do Lublina jako przykład sukcesu transplantacyjnego. Profesor Religa szybko odjechał, a chorzy opowiadali o sobie. Jeden z nich opowiadał w kółko swoim dawcy. Całe 15 chyba minut który, trwała jego wypowiedź, mniej więcej tyle, i mówił o tym, że pamięta o dawcy, że. Modli się za niego, ofiarowuje każdą mszę świętą, że dziękuję mu. Właściwie mówiłaś głównie o dawce, a nie o sobie. Czyli ten dawca ciągle był przy nim, a może w nim. Więc to jest też i ciężkie. To jest, może być trudne. Wiem, że są jakieś całe zespoły specjalistów, którzy z kolei pomagają tym biorcom, żeby się jakoś od tego dawcy uwolnić i funkcjonować. Chyba się a, nie da. Ale się problem tak. istnieje, a nie wiem, na ile to jest możliwe. Właśnie. Tak. Dobrze. Wspomniał ojciec już, że do operacji transplantacji się dawce znieczula. Prawda? Żeby. Nie ma obowiązku znieczulenia, ale się znieczula. Ale w książce ojca jest świadectwo pani, która w trakcie swojego trudnego czasu w szpitalu przeszła operację właśnie bez znieczulenia i opowiada wiele. O tym wydarzeniu. To jest bardzo radykalny ale, Tak, tak, ale to jest też przypadek, właśnie stanu wegetatywnego. Kate Adams. Już z oddechem, już z oddechem. Tak, oddech jej wróci, więc bezpiecznie narządów nie można było od niej pobierać. To można było uczyć. Ale stwierdzono, że skoro ona jest w stanie wegetatywnym, to na nic nie czuje, bo przecież straciła świadomość. Taka była definicja fałszywa, którą później odkręcono jakoś, ale po długich latach. I, i e, w związku z czym ona potrzebowała operacji ja mnie brzusznej, nie wiem, o co tam chodziło, czy o wyrostek. Która zresztą się tak zagoiła, tak. ta operacja. Tak. I tę operację wykonano bez znieczulenia u niej, no bo zakładano, że skoro ona jest w stanie wegetatywnym, to nic nie czuje. A ona odczuwała ból. Nie wiem, czy w 100% tak jak my, ale wyraźnie. Ale mówiła, że cierpienia spowodowane tym, że umierała z, z pragnienia, były jeszcze większe. Tak bo wcześniej ją razy. odłączono, prawda? Od karmienia. Tak, bo potem ona dopiero przez 8 dni umierała z pragnienia i głodu. Przede wszystkim pragnienia. I dopiero ósmego dnia podszedł do niej mąż, powiedział, jeśli mnie słyszysz, uściśnij mi rękę i ona jeszcze była w stanie to zrobić. Zrób to jeszcze raz, zrobiła. Wtedy on powiedział, że wszystkich do sądu wyśle, jeśli oni nie zaczną normalnie poić i karmić jego żony, i ona potem z tego szpitala wyszła, właśnie Kate Adamson, i potem broniła w różnych kampaniach tych chorych, którzy są w stanie wegetatywnym. Więc oczywiście to nie jest to samo, co stan śmierci mózgowej, ale łączy tam te dwa tematy to samo: sfałszowanie obu definicji i, i stanu wegetatywnego, i śmierci, który wmawia się, że na przykład nie ma tam zupełnie świadomości bez badania tejże świadomości. Prawda? Czyli, ja wiem czyli... na pewno. Ja wiem na pewno, że mój przyjaciel, który był w śmierci klinicznej 40 minut, dokładnie pamięta każdą chwilę tego czasu. Być, tutaj się nie wypowiadam, jaki to był. Raczej bym to nazwał tym stanem już e, tego, tych doświadczeń z pogranicza śmierci, tak jest, jest to, na pewno. wiadomo się od ciała oddziela. No to ale ta, załóżmy, że to, był, że to był najgłębszy z tych stanów. A ale my to świadczy chodzie, o jednym, że to chłopczy. są stany odwracalne. Że to są stany tak odwracalne jest. i że nawet takie coś nie przekreśla możliwości, e, że Bo to już jest dalej normalnie. To już jest, to jest dalej niż śmierć mózgowa, prawda? Więc jeśli on z tego czasu wszystko pamiętał... No to, I wrócił. I wrócił. No to to znaczy, jest, możemy też mają... Szansę, co prawda, on, to jest to o tyle inny, że ci ludzie na ogół mają jednak pewne uszkodzenie mózgu, często wielonarządowe uszkodzenie, ale on też jakieś, jakieś coś tam miał. Oczywiście, nie, był tak? po ciężkim wypadku no samochodowym, więc to absolutnie głowa była bardzo uszkodzona. Dobrze, yy, idźmy dalej, bo tu jest jeszcze jedna drakońska sprawa, bo dzisiaj mówimy o tych najtrudniejszych. Sprawa protokołu pittsburskiego. Proszę opowiedzieć, o co tu chodzi. W tych dawcach z niebijącym sercem. Jak ja to przeczytałam, to mi stanęły wszystkie włosy, gdzie tylko je mam. To jest coś takiego, co otwiera po prostu drzwi do piekła. No, kolejna sprawa taka, że narządów zawsze brakuje, prawda? Więc stwierdzono, że u części chorych. Którzy mają no, uszkodzenie mózgu, jednak utrzymuje się. Znaczy, i, 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 tak, oddychają przy pomocy respiratora, czyli tutaj jest takie podobieństwo do śmierci pnia mózgu, ale mają pewne, pewien poziom świadomości, czyli to ich odróżnia wyraźnie od, od pacjentów śmierci pnia mózgu, że, że, że tutaj jest ekspresja tej świadomości jest wyraźna, że oni coś tam mówią, prawda, coś potrafią powiedzieć niekiedy. Nawet wyraźnie mówią. Niekiedy po prostu stwierdzają, że nie chcą żyć i zgadzają się na to, żeby wyłączyć respirator i żeby byli dawcami. Często pod wpływem jakichś sugestii, prawda? I w każdym razie u tych chorych, którzy nie, nie spełniają kryterium śmierci mózgu, ani śmierci pnia mózgu, czy śmierci mózgowej właściwie, brain death po angielsku, wpadł taki pomysł w Pittsburghu, w szpitalu tamtejszym, żeby klinicznym, żeby po prostu odłączyć je od respiratora, poczekać aż ustanie, znaczy po jakimś czasie ustanie również krążenie, odczekać jakiś wymagany czas, minuta, dwie, i natychmiast pobrać narządy, których pragniemy, mimo że chory mógłby być poddany resuscytacji i powrócić do, do oddechu i do świadomości, prawda, Jak, taką, jaką miał taki? Jak mój przyjaciel po 40 minutach, no to oni na pewno po czterech. No tak, to, to jest przykład tego, że tak zdefiniowano śmierć człowieka w jeszcze bardziej karkołomny sposób, żeby zdążyć pobrać te narządy, które szybko ulegają uszkodzeniu, więc trzeba to robić bardzo szybko. W niektórych krajach to się czeka kilkadziesiąt sekund, żeby mieć tych trzy, przynajmniej te trzy minuty, cztery. No, jak się otworzy chorego, to już te narządy tak szybko nie, nie giną, bo już jest, są wychłodzone bardziej. I wtedy trzeba szybko te narządy pobierać właśnie, do przeszczepień. I to jest ten protokół pittsburski, czyli tak zwanej śmierci sercowej. Czyli po zatrzymaniu, właściwie celowym wywołaniu zatrzymaniu serca. Są też u przypadki takie spontanicznego zatrzymania, ale to rzadziej się zdarza i też na ogół się nie zdąży pobrać narządów. Protokół pittsburski to jest celowe wywołanie zatrzymania akcji serca, aby błyskawicznie przystąpić do pobrania narządów. I w Polsce są też takie przygotowania, aby podobny protokół wcielić w życie i już te definicje przyjęto odpowiednie i to wszystko jest w załączniku. Coś drakońskiego w takiej skali, że y, zdrowy na y, mentalu człowiek prawdopodobnie by tego nie wymyślił. Wydaje się, że y, kompletnie ktoś, kto wpadł na ten pomysł y, stracił nie tylko sumienie, ale odruchy ludzkie. Przepraszam, dla mnie to y, dla mnie to wstrząs. No, ale cały czas jest to właśnie ideologia, że musimy mieć jak najwięcej narządów, żeby było jak najwięcej szczęśliwych ludzi na świecie. Przecież robimy dobrze, przecież służymy dobru ogółu, a tamtym nie szkodzimy, bo oni tak z nich i tak już nic nie będzie. Taki jest ogólny sposób rozumowania i lekarzy, i powiedziałbym chyba ogółu ludzi, których tak poinformowano i, i w takim stanie świadomości żyją. Większość naszych znajomych tak naprawdę w sumie tak myśli. No właśnie. A czy istnieje w ogóle dobra transplantologia? Proszę o tym wspomnieć. No, jeżeli ktoś dzielnie da nerkę jedną, tak jak taki kleryk z Glasgow, który był na moich wykładach w Rzymie, mówiłem o tym, że taka możliwość istnieje. I tutaj już można powiedzieć, że nie ma zastrzeżeń moralnych poza tym, że na pewno takiego dawcy nie można zmuszać, bo to jest dla niego ryzyko. Ale jeżeli zdrowym człowiekiem odda jedną nerkę, to jest to dla niego jakieś ryzyko. No ale na pewno nie jest to zabicie jego jako dawcy. No i taki kleryk to ofiarował się i dał swoją nerkę jakiejś znajomej swojej i, i zaraz po wakacjach się okazało już, że on wrócił z jedną nerką i sobie pomyślałem, no człowiek gada na wykładzie, a taki młody człowiek szybko, szybko podejmuje decyzję, prawda. Więc to można by tutaj uznać, prawda, coś takiego. Tak samo, jak rodzic, czy, czy, czy jakiś krewny, czy w ogóle człowiek jakiś zdrowy no, da część wątroby, no bo jeśli są dobrzy specjaliści, to on ma szansę na, na to, że, że jemu się wątroba zregeneruje, a biorca, że z tego, tej, tej części wątroby, która u niego też się rozrasta, będzie korzystał. No ale to nie zmienia faktu, że to jest jednak ciągle ta dosyć ułomna jednak metoda, na etapie obecnym, jak większość by powiedziała, nie mamy lepszej. Ciągle ta regeneracja narządów jeszcze jest jeszcze nie na tym etapie, jakbyśmy chcieli. Czy w ogóle wytworzenie prawda, tych narządów w nowych technologiach. Ale uważam, że to jest prawdziwa, raczej bardziej przyszłość niż, niż to, co do tej pory. Prócz tego, w ogóle, zdrowe życie i nieniszczenie tych swoich narządów przez na przykład nadmiar leków, który stosujemy, których konsumujemy kilogramami. Przez większe stosowanie suplementów do, dobrej żywności, dobrej diety i w ogóle zdrowego trybu życia. No i przez nie picie wódki, które to państwo podniosło do rangi bardzo fajnego rytuału pożądanego na każdej stacji benzynowej. Można sobie kupić co trzeba, żeby po drodze się podkurować, mieć wypadek i być dobrym dawcą. No. Już. No. To różnie można opisywać obecny stan, ale na pewno nie ma problemów właśnie z nabyciem alkoholu. Ale to jest złożona sprawa, bo, bo uważam, że ludzie zdrowi też psychicznie i, i coś tacy, którzy dobrze funkcjonują społecznie i w ogóle duchowo, to, to też nawet z alkoholu umieją korzystać, prawda? Nie, nie musi być prohibicji. I nie, nie zmuszałam Nie, ja, ja organizmu. się prohibicji nie domagam, tylko rozsądku. A no tak, właśnie rozsądku to jak najbardziej. I no również w ocenie jest... tego wszystkiego, co mówiliśmy tutaj. To nie są rzeczy niepojmowalne, to są rzeczy do zrozumienia. Wyjście z tych sytuacji też jakieś jest. Tylko e... trzeba wiedzieć, ludzie nie mają na ten temat wiedzy. Ale ojcze, no tak. nie wiedzą również tego, że w Polsce, moi drodzy, obowiązuje tak zwana domyślna zgoda, czyli nie tak jest, że jeżeli wasze dziecko ma wypadek, na przykład 18-letni syn wasz ma wypadek na motocyklu albo samochodowy, to nie jest tak, że jeżeli on nie złożył protestu po prze, p, prze, przeciwko pobraniu narządów, czyli przeciwko zostaniu dawcą, to ktoś ma obowiązek zapytać jego rodziców. On jest domyślnym dawcą. W domyśle. Nie złożywszy protestu, zgadza się na to, żeby zostać dawcą. No i z wyjątkiem tych paru tysięcy ludzi w Polsce, którzy złożyli te protesty, paru tysięcy, wszyscy, cała reszta to dawcy, którzy wyrazili domyślną zgodę. Czy ja to prawidłowo rozumiem? No tak. Znaczy, trudno mówić o wyrażeniu, wyrażeniu domyślnej zgody. Po prostu <laughs> milczenie oznacza zgodę. Jak powiedział kiedyś na Sejmie Niemen pewien. Rosjanin, który tam pilnował tych posłów i oni mieli zdecydować, że zgadzają się na drugi rozbiór polski. Więc I tak naprawdę ktoś za nas podejmuje decyzję, że my się zgadzamy, bo ten kto kwalifikuje. No tak. To jest takie rozumowanie, że jak się nie wyraziłeś niezgody, to znaczy, że się zgodziłeś. To ja zawsze mówię. No to każdego człowieka można na przykład o, y y oskarżyć o to, że. Chce być gangsterem i napadać na przykład na banki, bo przecież nie wyraził publicznie zgody na to, że nie chce być gangsterem nie będzie napadał na banki, prawda? W hmm. takim razie podlega karze, bo nie, nie powiedział tego publicznie. Także mówienie, że człowiek czegoś, czego yy, znaczy, że jeśli czemuś nie zaprzeczył, to znaczy, że chciał to zrobić, jest karkołomne, prawda? Normalnie w życiu nie wolno się czymś takim posługiwać, i w tym przypadku uważam, że również. Ale jednak taka zasada obowiązuje: nieświadoma zgoda czy domyślna zgoda to jest jakaś rzecz sprzeczna sama w sobie. Zgoda musi być świadoma, inaczej nie Bo jest żadną zgodą. Człowiek ma prawo do wolnego wyboru. Tym tak. właśnie się różni od gatunków o niższej świadomości, tak. że ma prawo dokonywać decyzji w sprawie własnego życia, własnej wolności i własnych systemów etycznych. Tak, i teraz jest tak, że jeśli chodzi o osoby niepełnoletnie, no to rzeczywiście tutaj sprawa zgody czy niezgody to jest decyzja rodziców. Kiedy się kończy niepełnoletność prawnie w Polsce? 18 lat, tak? Czyli jeżeli ten 18 latek na motorze już rzeczywiście miał pełne 18 lat skończone, to rzeczywiście już na zasadzie zgody domyślnej jest radosnym dawcą. Tak jest. A je jeśli miał 17,5, to jeszcze rodzice mają szansę go jakoś wydobyć. Jeśli ale ulegają żeby, ogromnym naciskom. Ale będą tak poddani takim naciskom, że trzeba heroizmu, żeby temu nie ulec. Jeszcze większego heroizmu, żeby wymusić na lekarza, to jest czasami niemożliwe, żeby gdyby będzie obrzęk mózgu, przynajmniej karnie, mu zrobili. Czyli co my teraz powinniśmy zrobić? Wszyscy powinniśmy, żeby odwrócić te wszystkie trendy drakońskie, wszyscy powinniśmy złożyć. Sprzeciwy w poltransplancie? Czy rodzice powinni to zrobić w imieniu dzieci? No To dotyczy dorosłych, bo, bo o dzieciach i tak decydują zawsze rodzice. Więc trzeba no, samemu się zgłosić. tego Ale czy też trzeba wyrazić sprzeciw w imieniu dzieci a priori? Myślę, że nie. Raczej to nie miałoby sensu, jako tylko kategoria prawda, no, prawna. Natomiast wystarczy, że sami rodzice zgłoszą za siebie, a Będą świadomi i za dzieci się nie dadzą złamać i powiedzą, że nie zgadzamy się, prawda? Co do własnych dzieci. Prócz tego powinniśmy domagać się takiej klauzuli sumienia, jaka obowiązuje w Japonii, w stanie New Jersey, że wszystkie osoby, które nie zgadzają się z tymi kryteriami śmierci, będą od nich wolne i nie można ich zastosować wobec tych osób, prawda? Bo w naszym przypadku, jeśli nawet ktoś zgłosi się, że nie chce być dawcą, to można. Nie, nie leczyć go z obrzęku mózgu, wprowadzić go do takiego stanu, że ten mózg będzie jednak wtórnie uszkodzony, skoro nie leczenia obrzęku mózgu. I potem wyłączyć respirator, jeśli ten oddech nie wraca, a może nie wracać długo, bo chory nie był, jak mówię, prawidłowo leczony. I spowodować jego śmierć. I powiedzieć tak, a i tak widzicie, nie zgodziliście się na pobranie narządów, on i tak nie żyje. Bo. bo je, Czyli nie dać mu szans, żeby ten oddech powrócił i żeby ten chory był później rehabilitowany. Więc ta klauzula szersza, na wzór japoński byłaby potrzebna, żeby i w takich przypadkach chory miał szansę. Czyli miejmy nadzieję, że w tej nowoziemskiej rzeczywistości uda się nam spowodować, żebyśmy mieli prawo wyboru, wedle jakiej definicji śmierci I będzie kryteriów. określane i kryteriów będzie określane, czy umarliśmy, czy nie. Tak? Tak właśnie. I to jest, uważam, bardzo ważna przecież rzecz, a społeczeństwo zachowuje się i jego elity, jego poszczególne gremia, i zawodowe, i wszelkie inne. Tak jakby nie było problemu, prawda? A tymczasem mamy karkołomną definicję śmierci, karkołomne kryteria i nie ma żadnej dyskusji. Ja uważam, że gdyby każdy przeczytał książkę ojca, uważam, że każdy człowiek powinien mieć w domu tę książkę, powinien ją przeczytać chociaż raz w życiu i powinien ją pożyczać wszystkim bliskim, bo gdyby. A każda... może powiem, jaki ma tytuł, bo ona jest w sprzedaży. No. Tak, tak, ona jest w sprzedaży, ale jest niedostępna. Ja nie mam w tej chwili egzemplarza, bo... Dostałam... Ja mam, ale nie wiem, czy tak. go mogę pokazać. Proszę pokazać, proszę pokazać. Człowiek umiera tylko raz, taka oto książka. Bo Ja to mam tutaj tylko stanie... wydruk, żeby nie marnować żadnego egzemplarza. kto jest taki pacjent w stanie wygadzającym z ośrodka światło. Tam z tego stanu dobrze też leczą, ale właśnie tych ośrodków jest za mało. A jeśli chodzi o te najcięższe przypadki, którymi zajmował się profesor Talar, to właśnie gdy jego nie ma, to ci chorzy mają dużo gorzej. Znaczy, ja myślę, że niektórzy nie mają w ogóle dostępu do prawidłowej metody leczenia. No i ulegają. Większość chorych w Polsce nie ma tego dostępu, bo tych ośrodków jest za mało i to są nie, ośrodki, gdzie nie ma refundacji. Więc trzeba dużo płacić z własnej kieszeni, i często jest to problem dla, dla rodzin. Tak. Natomiast słuchajcie, my się postaramy, żeby każdy z Was, kto zdecyduje. Bo u świadomego człowieka ta książka powinna być w domu, na półce i w głowie. Wierzcie mi, ona kompletnie wywróci Wasze myślenie i to, co pozostawialiście w takiej sferze nieświadomości, ze względu też na komfort osobisty, bo wyrwanie z iluzji to zawsze jest utrata tej strefy komfortu, no, się zawali. Będziecie. Bogatsi, rozbudowani, będziecie wiedzieć, jak postępować i będziecie mieli świadomość, no przepraszam, powiem to wprost: jak działa drakoński system. Dobrze, ja jeszcze teraz chciałabym się zapuścić w taką dziedzinę, która może nie jest medyczna, ale ojciec jest też filozof, filozofem, bioetykiem. Proszę mi powiedzieć, yy, czemu? Zdaniem ojca, taką wznoślono sprawę pobierania tych kluczowych narządów od żywych ludzi, bo jak dla mnie to ta cała procedura ma wymiar jakiejś satanistycznej ofiary. Jak ojciec to widzi? To z jednej strony jest pragnienie bycia demiurgiem, bycia takim człowiekiem, który ma władzę nad życią i śmiercią. Profesor Religa, pamiętam, następnie kiedyś powiedział, w tym Lublinie, na tak, spotkaniu pamiętam z nim, a, że człowiek mógłby żyć nawet 300 lat i z tego. Taka sugestia, że prawdopodobnie tacy ludzie jak on, czyli transplantolodzy będą w przyszłości zapewniać nam trzystoletnie życie. No, każdy by pewnie chciał w dobrym zdrowiu żyć, żyć jak najdłużej. Tytuł filmu: o, yy, Więc jest to Bycie ale nas tak, właśnie, jako bogowie. I, yy, ale w rzeczywistości jest to robione na skróty i od kuchni nie wygląda przyjemnie. Yy, no i tak taki jest rzeczywisty stan obecny. Większość transplantologów nie chce być dawcami. To w Ameryce czy w Kanadzie zrobione badanie, które też to opisałem w książce, wykazało, że tam na 35 to może 5 czy 6 miało kartę dawcy, bo tam jest karta wymagana, a cała reszta mówiła, że a zapomniałem, a coś tam, a może zrobię. Najwyraźniej nie chcieli być tymi dawcami, bo dobrze wiedzą oni właśnie, jak to wygląda, być tym dawcą. Prawda? Akurat oni, którzy to robią, wiedzą najlepiej. Hmm, więc hmm, tak to ogólnie wygląda, tylko nie pamiętam, do czego my w tej chwili mieliśmy zmierzać na koniec. Pytam, czy to nie jest y, jakiś rodzaj takiej satanistycznej tego tak, tak, wiary tak, tak, z ludzi? Tak. A y, więc z jednej strony to jest ta, może taki mm, oświeceniowy duch taki, że apoteoza lozu, rozumu ludzkiego woli. I tego, że człowiek staje się jak Bóg, prawda, i jest twórczy, wspaniały, i tak dalej, i nie ma granic ludzkiego rozumu i ludzkich możliwości działania. To jest, z jednej strony, taka ideologia tej wszechmocy człowieka, nieprawdziwa, a z drugiej strony, bym powiedział, włącza się coś ponurego. To znaczy ten czynnik, który powoduje, że jakoś to wikła tych, którzy to robią, nawet gdy czują już, że robią coś niedobrze. Powiem jeden transplantolog mi mówił, że po pobraniu narządów od koleżanki, bo zapomniano zasłonić jej twarz, bo normalnie się zasłania, przez dwa dni nie mógł nic robić, jeździł tylko rowerem. Widać było po nim, że fatalnie to przeżywa, że cały się wewnętrznie buntuje przeciwko temu, a jednak nie może się z tego już wydobyć. Tak jakby jakaś siła duchowa jakaś powiedzmy, jakaś siła powodowała że on nie chcąc tego już robić, nadal to robi. No Można powiedzieć, że ponieważ istnieją siły też i duchowe byty złe, zwane po prostu szatanami, że im no, raczej zależy na tym, żeby takie ofiary z ludzi, powiedzmy już tak wprost przez analogię do, do ofiar pogańskich, nawet do ofiar Azteków, którzy wyrywali serca, coś takiego de facto podobnego jest robione. To, co napawało strętem i przerażeniem nawet Korteza, prawda, który był prawda, człowiekiem do krwi przyzwyczajonym, robimy teraz no, za zasłoną, za parawanem sali operacyjnej. Ale moc duchowa według mnie bardzo negatywna tego zjawiska według mnie istnieje. Musimy protestować, musimy mówić nie, bo... Zło rośnie za sprawą zaniedbania tematu, który jest kluczowy. Nie wolno się na ten temat zamykać, nie wolno udawać, że go nie ma, tym bardziej, że zamyka się usta lekarzom, którzy mówią prawdę. Moim zdaniem, wtedy właśnie diabeł triumfuje, a etyka, w której przestrzeganie w myśl prawa naturalnego jest warunkiem prawa do wolności, umiera. My żyjemy w drakońskich czasach, moi drodzy, w których de facto jesteśmy magazynami części zamiennych, które nie są kompatybilne z nami samymi. Inni ludzie, ich części ciała stają się zapasowymi podzespołami, które można sobie kupić, jeśli mamy zasobną kieszeń. Większość z nas nie dostrzega bolesnego braku humanizmu, który Inwazyjnie wprowadza w naszą sferę mentalną przyzwolenie na transhumanizm. Dzięki wielkiemu złu, związanego z definicją śmierci mózgowej, która zalęgła się na świecie i w Polsce jak wielki toksyczny grzyb, wykreowano w ludziach zgodę na zanegowanie ich boskości i wyjątkowości, sprowadzono ich do rangi magazynów części zamiennych, wygenerowano tym samym Przyzwolenie na diabelski porządek na świecie. Ja jestem bardzo wdzięczna doktorowi Jackowi Norkowskiemu, że zechciał w tej audycji wykrzyczeć prawdę, bo ojciec Jacek mówi spokojnie, ale z głębi serca o temacie swojego życia, i ja wierzę, że ten jego wielki głos. W połączeniu z głosem profesora Talara, który niedługo się pojawi, Beatrycze Delorme i przy moim skromniutkim udziale spowoduje, że y, zrozumiemy, w jakim jesteśmy więzieniu mentalnym. No i będziemy mogli szatanowi wykrzyczeć nasze nie pozwalam. Mam nadzieję, że tak się zadzieje, że tak się stanie. Jestem ojcu bardzo wdzięczna że chciał ojciec tutaj być i mówić. Ja dziękuję tutaj. za zaproszenie i tylko widząc świętego Michała Archanioła, możemy powiedzieć, któż jak Bóg. Michał Archanioł depczący diabła tutaj jest. <laughs> Nie ma co tego kryć. Ja tutaj odstawię kubek, żeby było widać. To jest fresk Guidareni, który pokazuje, że dobro może zdeptać zło, chociaż zło jest mało udatne i czasem ma ludzki kształt, bo ten szatan tutaj taki bardzo ludzki, pod stopą no tak. Archanioła Michała. Zatem ja wierzę, że cykl audycji Prawo życia przyczyni się walnie do tego, że złożycie protesty w, pro, w poltransplancie dla was, dla waszych bliskich, że staniecie w pełni wiedzy na temat tego, że Próbuje się z nas zrobić coś, czym nie jesteśmy, bo jesteśmy wielcy, jesteśmy wspaniali, silni naszym duchem, silni naszą boskością, bo zostaliśmy stworzeni na czyjś obraz i podobieństwo. I że może. Mogę jeszcze dodać dwa słowa. Bo ja ciągle marzę o tej klauzuli religijnej czy klauzuli sumienia, żeby nasze osobowe wolności były zabezpieczone, że jeżeli my się nie zgadzamy, tak jak. Wierzący z religii Shinto, czy Żydzi ortodoksyjni w New Jersey. Jeżeli my, jako katolicy, czy w ogóle ludzie, którzy mają jakieś przekonania religijne i filozoficzne, nie zgadzamy się z tym, powinniśmy domagać się od naszych polityków i naszych ustawodawców, aby nasze przekonania były uszanowane. Czyli, że to był, weszło do dyskursu politycznego i było poruszone w Sejmie. Ja myślę, że wielkim złem, które się dzieje w aktualnych czasach jest pomijanie dyskursu publicznego. Właśnie procedowanie wszelkich trudnych rzeczy i podejmowanie... Różnych jakieś kwestii, Tak jest. Pod płaszczykiem, w zamknięciu, w sypialni, w cichym lobbingu. Nie ma żadnych grubych tematów, które poddaje się społecznej dyskusji. Wręcz zamyka się usta i wprowadza ostrą cenzurę. My mamy nadzieję, że z tą audycją tak się nie stanie i będziemy krzyczeć wielkim głosem, żeby z, żeby was zdyscyplinować, żebyście obronili siebie no i globalnie udostępniali tę rozmowę, bo ona w sposób spokojny, acz brutalny pokazuje bezmiar zła, który spróbowano... Posadzić na królewskim tronie. Jestem wdzięczna, ojcze Jacku, za dziś. Cieszę się, że nam poszło tak sprawnie i wydaje mi się bardzo obrazowo, pomimo, że dość lirycznie udało się powstrzymać od tego, co najdrastyczniejsze. Pozostawiamy to waszej wyobraźni. Brońcie się, mówcie nie. Ojcze Jacku, czy chciałby, Ojciec zakończyć naszą audycję z głębi serca własnego. Czy są różne kategorie cierpiących i ludzi pozostawionych samych sobie, bez opieki naszej? I uważam, że jedną z nich są ci ludzie z, z, z uszkodzeniem mózgu, y, którzy nie, ma, nie mają właściwie opieki, zarówno gdy są w stanie, tym pierwszym, stanie śmierci, w stanie ostrym, kiedy jest obrzęk i tak dalej, nie są leczeni, tylko lądują jako dawcy. Jak i później, kiedy, jeśli wróci im oddech, nie mają należytej często opieki. To są ci najbiedniejsi, najbardziej pokrzywdzeni, często spośród naszych bliskich, którzy niepotrzebnie giną i cierpią. Pamiętajmy o nich dzisiaj, pamiętajmy zawsze i starajmy się urządzać nasze życie tak, aby rzeczywiście służyło dobru każdego z nas. Im na chwały Bożą. Bardzo dziękuję za dziś. Mam nadzieję na następny raz, i że będzie ojciec również w audycji z profesorem Talarem, który opowie o swojej autorskiej metodzie wyprowadzania ludzi z trudnych stanów, że się tak ogólnie wyrażę, budzenia ludzi, przywracania ich do aktywnego życia, oraz o swoich osiągnięciach, które w zupełności negują. Całą sprawę, cały paradygmat śmierci mózgowej. Bo w istocie, czyż nie jest tak, że jeżeli nie możemy bez żadnej wątpliwości udowodnić komuś winy, to nie wypuszczamy go jako niewinnego. Zatem jeśli nie możemy bez żadnej wątpliwości udowodnić, że jakiś człowiek nie przeżyje i nie wróci do aktywności, czyż możemy go zabić? Wystarczy sobie odpowiedzieć na to pytanie. Tak jest moje zdanie. I na tym chyba możemy zakończyć. Mamy prawo, właśnie, domagać się, aby, aby wszyscy byli leczeni zgodnie z naszą, z najlepszą wiedzą, jaką mamy, możliwościami medycyny, które są wspaniałe i, i starajmy się pamiętać o tym wobec wszystkich chorych, a nie tylko niektórych. Tak jest. Tak jest. Bardzo dziękuję, Ojcze Jacku. Dziękuję Wam. Że byliście z nami tak długo. Moja prośba: zróbcie w poltransplancie co trzeba i udostępniajcie tę rozmowę masowo. A książkę Ojca Jacka możecie sobie kupić na stronach Kliniki Kwantowej. Wiecie gdzie. Idźcie tam i miejcie tę książkę w domu, przeczytajcie ją. Po jej lekturze będziecie o wiele bardziej wolni niż przed. I nie będziecie mieli zbędnych dylematów. Ściskam Was. Czuj duch, kocham.